To jest podcast Rozmowy Głębokie. Ja nazywam się Aga Korycka-Sobotka i zapraszam do wysłuchania rozmowy o rzeczach istotnych. Mówimy, że improwizacja, dobra, graj co chcesz. Nie, no, tak, co chcesz, ale co się w tym kryje? Co i co chcesz? Gdzie podążasz? Bardzo świadome decyzje, świadome wybory, bardzo trudne, właśnie improwizatorskie. Ktoś mówi właśnie, że teraz jest czas zamknięcia. Może właśnie jest to ten moment otwarcia. Otwarcia na coś więcej, na coś głębiej. Podróż po ziemi to jeden ze sposobów życia ludzkiej duszy. Wyruszmy zatem w nieznane, żeby odkryć nowy ląd. Zejść do głębi problemu, by dotrzeć do istoty rzeczy. Witaj, Bolesławie. Bardzo się cieszę, że razem z Tobą przeprowadziłeś tak znamienitą osobowość jak Andrzej Bieżan, twórca muzyki intuicyjnej. Mam nadzieję, że będzie przejrzyście obecny, że w tej rozmowie cały czas będzie z nami, bo będziemy mówić o muzyce intuicyjnej, o intuicji, która towarzyszy nam w różnych przejawach życia, nie tylko podczas grania. Ale zanim poproszę Cię, żebyś powiedział parę słów o Andrzeju Bieżanie, bo pewnie nie jest on wszystkim znany, to chciałabym zacząć standardowo od pytania o tę najważniejszą podróż w Twoim życiu. Czy mógłbyś powiedzieć, jaka to była? Witam Cię, Agnieszko, witam serdecznie Państwa. No i witamy Cię, Andrzeju, skoro wywołałaś jako tą trzecią tutaj osobę. Tak, długo zastanawiałem się nad tym tematem, bo podróży odbyłem bardzo wiele w ciągu życia fizycznych. Wydaje mi się, że duchowych w jakimś sensie też, chociaż nigdy nie wszedłem na jakiś taki głęboki poziom traveling without moving, tak? Aż tak to nie. Natomiast wybrałem podróż, która mi się przydarzyła w 2011 roku. Kiedy odwiedzałem moje dzieci, będące na kursach w bardzo egzotycznym i spektakularnym miejscu, mianowicie w Idlewild, w górach w Kalifornii. To były kursy artystyczne, kursy muzyczne, gdzie przez szereg tygodni moje dzieci zgłębiały tajniki gry na fortepianie, wiolonczeli, kameralistyki, kompozycji. Na tych kursach, że tak powiem, wykładają John Williams, Steven Spielberg. Wow. Tam powstali Simpsonowie też. Oj, jakie cudowne miejsce. No i takie cudowne miejsce, które po prostu nasz menadżer grupy Mozarta przez wiele lat pracował też w tym miejscu. Mhm. Zresztą był, oprócz tego, że wykładowcą skrzypiec, był specjalistą od zwalniania personelu. Specyficzny zawód, jak już ktoś on przeprowadzał rozmowę, że oto zwolnienie dla ciebie będzie szansą na nowe życie. Coś lepszego. Więc nasz wybitny kolega jest właśnie Tomek, tutaj tym człowiekiem, który to sprawił. Ja postanowiłem spełnić marzenie swojego życia i po prostu pojechać na taką wycieczkę samochodem wynajętym prosto na lotnisku w Los Angeles, nie tylko do tych dzieciaków, tylko też sobie trochę pojeździć i trochę z nimi też pojeździć. Póki byli na tych kursach, to byli zajęci, ale później już jak się to skończyło, to ich wyrwałem już i pojeździliśmy trochę. No i muszę powiedzieć, że rzeczywiście było takie bardzo, bardzo cudowne doświadczenie, dlatego że w ogóle, nie wiem, mam wrażenie, że to jest oczywiście jakiś być może wykwit wyobraźni, ale rozmawiałem z kilkoma osobami, i potwierdzają to, że w Ameryce jest rzeczywiście to poczucie tak zwanej wolności, jest takie fizykalne, w ogóle takie dojmujące. Prawdopodobnie to w ogóle, bo tak, kula ziemska nie jest całkowicie kulista, tam są jakieś spłaszczenie występuje i mi się wydaje, że innego typu ciśnienie, innego typu jakiś taki w ogóle oświetlenie, światło, tak, bo wpływa na to, że no ten duch takiej swobody, czy ja wiem, takiego kowbojskiego, bym powiedział, wytyczonego celu, szlaku, to się naprawdę udziela. No i zamiast konia, zamiast rumaka wypożyczyłem sobie wspaniały samochód od razu, taki jaki chciałem. Potem skończył mi się termin w tej wypożyczalni, to wypożyczyłem sobie inny wspaniały samochód też, który chciałem.
Jeden był biały, drugi czerwony, także ten aspekt polski został zawsze musi być zachowany. Chociaż tego nie planowałem. Sobie w takich wspomnieniach prywatnych, które spisuję, bardzo dużo szczegółów napisałem. No, pewnie byłoby to fatalne, gdybym to zaczął czytać. Ale może wybierz jakiś fragment. Dobrze. No więc tak. Bardzo dziękuję, że pozwalasz mi tutaj sięgnąć właśnie do notatek w tym momencie. A to są wspomnienia spisywane po czasie w formie pamiętnika? Tak. Czy na bieżąco, jak dziennik? Staram się jednak na bieżąco, bo zapominam. Bardzo intensywnie zapominam. Szczególnie takie rzeczy z dnia na dzień, a tam są takie szczegóły, które rzeczywiście warte są odnotowania. Słuchamy. No i może fragmencik. Jadę do Idlewild zakorkowaną autostradą. Chcę dzwonić do hoteliku w Idlewild, który wynająłem, że będę po 18. Trzymam przy uchu telefon, ale się nie łączę i nagle słyszę przez megafon za mną: Red Chevy, Red Chevy, keep right, keep right. Policja. Z prawej strony uchylam szybę. Samochód policyjny zatrzymuje się za mną, dokładnie jak w filmie, trzymam ręce na kierownicy. Policjant ogląda polskie papiery, to są takie międzynarodowe prawo jazdy. I policjant pyta mnie: What brings you to United States? No i ja mówię właśnie, że jadę do dzieci i tak dalej, że są na kursach. A on mówi do mnie tak: Wie pan, że w Kalifornii nie można gadać przez telefon za kółkiem? A ja mówię: Nie wiedziałem, pierwsze słyszę, u mnie w kraju można. No i puszczają mnie, pouczyli mnie tylko, że nie wolno. Dojeżdżam do sali tam na miejsce. No oczywiście te odległości są bardzo duże, więc to jakieś 3-4 godziny z lotniska. I wchodzę dokładnie w czasie, kiedy trwa koncert. Kiedy trwa taki koncert pokazowy studentów. No moje dzieciaki były w wieku takim wtedy gimnazjalno-licealnym. Akurat trwa perkusyjny koncert. Tutaj wyczułem uśmiech Johna Cage'a, bo akurat dużo na perkusyjne instrumenty komponował, a ten Cage no, mnie też trochę tam do tej Ameryki zawsze przywodził, ciągnął. Tak. No, pojawiam się na sali, widzę jak z uradowanymi, widzę uradowane miny Basi i Mikiego, Barbary i Mikołaja. Twoje dzieci. Wyskakujemy na zewnątrz tego koncertu, ściskamy się w trójkę, nawet zrobiliśmy taki taniec, kolo taki bałkański, potańczyli w trójkę. Po cichu, bo tam koncert w środku. No i tereny na miejscu, takie jak z leśnych bajek, trochę jak Narnia. Ja już z Polski sobie wynająłem hotelik o wdzięcznej nazwie Strawberry Creek Inn, czyli truskawkowy tam strumyk, więc rzeczywiście to tak to wyglądało. Wszystko wyglądało jak jakiś złoty sen. Właściwie pod gwiazdami nocowałem na hamaku, który był tam rozpięty. Wow. To jest taki prywatny właśnie dom, właściwie taki otwarty jakby dom. Potem jak już ich odwiedziłem i tam się wybawiliśmy, to ja sam sobie ruszyłem na tą moją kalifornijską wycieczkę. Więc byłem w Monterey w Kalifornii, gdzie odbywał się zlot, pokaz elegancji samochodów klasycznych. I stanąłeś w konkursie razem ze swoim wypożyczonym. Na szczęście nie. W ogóle tam nawet nie dotarły, bo na mapie mi się to bardzo blisko wydawało, a okazało się, że to są amerykańskie odległości, także już przyjechałem przed zmrokiem, kiedy wszystkie te Ferrari, Lamborghini, Maserati już zjeżdżały z powrotem. Także ja mijałem taki sznur samochodów w drugą stronę jadący, z takim charakterystycznym, takim nisko brzmiącym dźwiękiem. No, odwiedziłem jakieś niesamowite miejsca. Przede wszystkim przyjechałem zjawiskowym brzegiem oceanu, Big Sur. To jest droga właśnie z Los Angeles do San Francisco, która wiedzie właściwie brzegiem oceanu. Zaprzyjaźniłem się z motocyklistami, którzy w przydrożnym barze też stali. Tacy rockersi właśnie jacyś. A powiedz, czy miałeś... Miałem dużo fajnych przygód. Realizując ten twój plan właśnie, czy to był w ogóle plan, czy po prostu jechałeś tam, gdzie chciałeś, w totalnej wolności wyboru? W totalnej wolności wyboru. Miałem wytyczony ten punkt tego konkursu elegancji samochodu, bo o nim wyczytałem wcześniej w jakimś czasopiśmie, tak, że to się odbędzie. To jeszcze były takie czasy, nie za bardzo, znaczy już były internetowe, ale to nie było tak, że się człowiek z tym żył. Ja nie miałem smartfona jeszcze wtedy, więc to wszystko... A mapę jaką miałeś? Miałem prawdziwą mapę papierową, którą sobie kupiłem w Warszawie.
I był też GPS zamontowany, który mówi mi po angielsku coś tam. Więc gdzieś tam na plaży był jakiś... ale nie rezerwowałem hoteli, nie rezerwowałem ani moteli, ani hoteli po drodze. Po prostu tam, gdzie mnie zmorzył już sen, no a jednak ten jetlag się dawał bardzo we znaki, tam stawałem i spałem. Czasami był to hotel, czasami był to parking. I na przykład zatrzymałem się w takim miejscu, noclegowe miejsce dla trackerów, dla kierowców. Wiatr zawiewa mi szybę piachem, klejące oczy, układam się, drzemię na fotelu, zasypiam głębiej, budzę się zesztywniały z lękiem, że umarłem. Generalnie wiał wiatr, samotna przed mną pustynia, totalna pustka i w ogóle wrażenie, że obejmuje mnie śmierć. Tam są takie śmiertelne właśnie miejsca, klimaty, no nieprzypadkowo Death Valley też gdzieś tam się pojawia. No i w tych przepięknych miejscach, które właśnie tak znałem bardziej z filmów, na przykład, czy z takich wizji, tak, Wima Wendersa, zawsze mi się gdzieś tam jawił, tak. Paryż, Teksas i te bezkresne historie. Początek tego filmu, który trwa chyba z kwadrans, bez żadnego dialogu, a właściwie jest tylko ekspozycją przepięknych pejzaży. Po prostu chciałem tam być, chciałem wskoczyć do filmu. Jak kiedyś Tytus, Romek i Atomek wskakiwali do filmu i tak mi się to udało. Nic się na mnie stało, nikomu... Nie umarłeś. Nie umarłem, tak, nie spadł nam włos z głowy, chociaż no, nie jest to bezpieczny w ogóle ani kraj, ani może wtedy jeszcze był trochę bezpieczniejszy. W każdym bądź razie no, to jest taka moja podróż chyba z życia, którą odbyłem. A ile ona trwała? Myślę, że tak z 10 dni to wszystko razem trwało, czyli moja solowa podróż, później podróż z dziećmi. Różne rzeczy się właśnie ciekawe odbywały. Mój syn miał 16 lat, także dałem mu pojeździć też tym samochodem Chevroletem Camaro z otwartym dachem gdzieś tam po parkingu, a nawet nie po parkingu, gdzieś pojechaliśmy jakąś drogę publiczną na granicy prawa. No i tak. Tych szczegółów jest mnóstwo. Mógłbym Państwa zanudzić i Ciebie, Agnieszka, o tym wszystkim. Ale bardzo dziękuję. Bardzo piękna opowieść i ja już widzę paralele do muzyki. Jakoś dzisiaj one będą się narzucały same, bo wydaje się, że muzyka intuicyjna i tu właśnie zaraz Cię poproszę, żebyś przedstawił Andrzeja Bieżana i wytłumaczył, czym jest muzyka intuicyjna i intuitywna. Zdaje się, że ta muzyka intuicyjna, jak jest tworzona, to w zasadzie na podobnej strukturze jak twoja podróż, czyli masz kluczowe momenty węzłowe, że tak powiem, jest. A cała podróż od A do B, z B do C jest taką czystą improwizacją. I chyba na razie na tym skończę i oddam ci głos, żebyś przedstawiła Bieżana i muzykę. Andrzej Bieżan to kompozytor, pianista, improwizator, kreator różnych wydarzeń, zdarzeń kulturalnych i zdarzeń artystycznych na przestrzeni lat mniej więcej 69-83. Mhm. 83 to ostateczna granica, bo Andrzej po prostu również zginął. Tragicznie. Również w wypadku samochodowym, akurat dzisiaj się przewija też ta myśl właściwie. Był świetnie wykształconym kompozytorem, studiował w klasie Piotra Perkowskiego w Warszawskiej Akademii Muzycznej, wówczas noszącej nazwę PWSM. Ale bardzo szybko, bo już na studiach postanowił przeciwstawić się takiemu sztywnemu, kostycznemu, scholastycznemu modelowi edukacji i w ogóle takiej szkole kompozytorskiej, która panowała. No i zaczął konceptualizować, zaczął bawić się w kompozycję graficzne, w kompozycje polegające tylko na zadaniu pewnych dyspozycji wykonawcom, czyli pisał na przykład tekst, w którym musiał się muzyk kierować. Zrobił taki żart kiedyś Perkowskiemu, a właściwie odrobił zadanie domowe w bardzo nietypowy sposób, bo Perkowski kazał swojej klasie skomponować jakiś duet na dwa instrumenty. No i wszyscy ścibolili nutki i kaligrafowali.
na różne składy, a bieżąc po prostu poszedł do sklepu dla plastyków. Znowu właśnie prowadziłem tego samego, do którego ja trafiłem wiele lat później, na Mazowiecką. O. Kupił olbrzymie płachty rysunkowe, kupił teczkę. Na jednej z tych płacht namalował dwie linie, prawie że równoległe, czyli one zaczynały się w dwóch różnych punktach z lewej strony kartki i zbiegały się do końca tej kartki po prawej stronie, ale się nie zetknęły jakby, czyli ten dalszy ciąg był już taki wyimaginowany. Czyli dwie zbliżające się do siebie linie, no całkowity, najprostszy w ogóle i najgenialniejszy konceptualizm. Pięknie to oprawił, opisał jakimś tuszem, że to jest duo, Andrzej Bierzan duo, i w ten sposób oddał jako pracę domową profesorowi, który był wściekły oczywiście i wyrzucił Andrzeja z klasy. Miewał tego typu pomysły. Najczęściej przesiadywał, bo po prostu życie studenckie w Akademii Muzycznej, bowiem bo jestem absolwentem, koncentruje się w dwóch miejscach, albo w kawiarni Gama, albo w korytarzu przy szatni. I tam, co bardziej kreatywni, albo co bardziej leniwi, co często idzie w parze studenci, przesiadują godzinami, aby spotkać ludzi po prostu i z nimi porozmawiać. To jest domena uczelni artystycznych, że tam to towarzystwo, które się spotyka, jest chyba jedną z ważniejszych wartości, którą można wynieść. Właśnie, prawda? Na tym to polega. Dokładnie, trafiłaś w sedno, Agnieszko. I to się nie zmienia. To się na szczęście nie zmienia. Może teraz się wirtualizuje poprzez internet w tych czasach, ale wtedy oczywiście to były spotkania. I od razu widzę dwie paralele, jak zaczęłeś mówić o tym holu uczelni muzycznej, bo Andrzej Bierzan grywał na stojącym tam fortepianie, zdaje tak, się. Tak. Ale ty też. też no miałeś takie pomysły. Świeżbią mnie paluszki. Zawsze jak widzę klawiaturę, myślę, że Andrzej w trójnasób miał te cechy, bo był naprawdę genialnym pianistą. Wiem, bo słyszałem go na żywo, ale o czym jeszcze powiem. Na tymże korytarzu Andrzej Bierzan spotkał Sabolcza Estyniego, Węgra, który w 1969 roku postanowił przyjechać do Polski. Właściwie, przepraszam, pomyliłem się, dużo wcześniej postanowił przyjechać do Polski po wydarzeniach 1956 roku. Nie mógł sobie tam znaleźć miejsca, bo był zaangażowany w te opozycyjne historie. A prawdopodobnie spotkali się z Andrzejem w 1969 roku i wspólnie podjęli wyprawy, że tak powiem, do istoty dźwięku. Improwizacyjny. Sabolcz Esteny jest wciąż żyjącym profesorem właśnie i Akademii Muzycznej, i tutaj doskonałym improwizatorem. Gdyby Andrzej żył, to prawdopodobnie graliby razem. Tego typu osób znalazło się w życiu Andrzeja więcej, tylko że Esteny był jednym z nielicznych, no może jeszcze oprócz Krzysztofa Knitla, tych akademickich, że tak powiem, muzyków, wykształconych akademicko. Natomiast Andrzeja ciągnęła ta scena offowa, ta kontrkulturowa. Ciągnęli go naturszczycy muzyczni, ciągnęli go autodydakci, muzyczni, genialni dyletanci, którzy bez szkoły, a może właśnie dlatego, że bez szkoły, przejawiali tak wspaniałe cechy, właśnie, które ich, no, że tak powiem, predestynowały właśnie do improwizacji. Wśród nich był Helmut Nadolski, wśród nich był Jacek Malicki, Krokodyl, jeden z założycieli pierwszych polskich komór hipisowskich. Wśród nich był Milo Curtis i cała rzesza najrozmaitszych ludzi, już niezwiązanych całkowicie wyłącznie z muzyką, ale właśnie z kręgiem sztuki szeroko pojętej, a bardziej nawet właśnie z kręgiem ASP, czyli z kręgiem Akademii Sztuk Pięknych. Tutaj na przełomie lat 60. i 70. był ogromny ferment w polskiej sztuce, w związku z tym zaczynały działać te galerie przy Uniwersytecie Warszawskim, właśnie Galeria Sigma, później Repasaż. Tam się pojawił, tam rządził właśnie tym miejscem, tak jakby duchowo i przez jakiś czas fizycznie, Paweł Freisler, państwo cieślarowie. Później Tomasz Sikorski, ale nie mylić z Tomaszem Sikorskim kompozytorem, tylko Tomasz Sikorski fotograf i plastyk, który z kolei kierował dziekanką. I w tych wszystkich miejscach Andrzej się pojawił. Włóczył się często po Nowym Świecie, po całym Trakcie Królewskim, z hipisami, z artystami. No, spędzał bardzo przyjemnie czas, ale ciągle, oczywiście to nie było tak, że on kompletnie zdradził swoje środowisko to akademickie,
tylko był bardzo wziętym też kompozytorem teatralnym. W poznańskim Marcininiaku. Tak, Marcininiaku, tak, w poznańskim teatrze. Lalkowy Marcinek, tak, tylko że właśnie Andrzej też złamał tą konwencję lalki. Tam on kazał aktorom przebierać się za lalki. Robił tak gigantyczne stroje, które z aktorów żywych ludzi robiły po prostu figury. No, przestrzenne figury, przestrzenne lalki między innymi. Także wypychał tych aktorów też do publiczności, którzy zwykle są animatorami tak naprawdę. Tak. Kazał aktorom grać na instrumentach. W Teatrze Narodowym podjął się realizacji muzyki do Trenów Kochanowskiego w reżyserii Hanuszkiewicza, w których to trenach Anna Chodakowska grała na takim starym instrumencie renesansowym, tub maryna. I Andrzej, który był fanem tego instrumentu, dawno zapomnianego, już nikt dzisiaj nie wie, co to jest tub maryna, to odsyłam Państwa do encyklopedii. To był jednostrunowy dawny instrument. Co ciekawe, stosowany na morzach, ponieważ to był strunowy instrument, nie dęty, ale był tak donośny, że służył jako taka sygnałówka. No i Anna Chodakowska uczyła się u Andrzeja Bieżona grać na tym. Jednocześnie musiała grać, jednocześnie śpiewać. W końcu Andrzej został dyrektorem teatru, właśnie tego poznańskiego Marcinka. To już właśnie ostatnie półtora roku życia tam spędził jako dyrektor artystyczny. No i co się okazało, że ja, mając lat 14, z moją wspaniałą, cudowną mamą, pojawiliśmy się na koncercie w Instytucie Francuskim. To był rok 82, w maju 82 roku pojawiliśmy się na koncercie zespołu Niezależne Studio Muzyki Elektroakustycznej. To tak się nazywał zespół. To był jeden z jego ostatnich koncertów. To był jeden z ostatnich koncertów właśnie Andrzeja Bieżona. I ja zobaczyłem tego człowieka na żywo. Rzeczywiście, tak jak go tutaj opisuję i tak jak widzimy go na fotografiach, był ubrany na biało, bez żadnych innych akcentów. Bo później biały stał się symbolem ruchu oporu. No więc właśnie. A on cały czas był w tym oporze jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem. Tak. To niesamowite. Tak, biały takim kolorem wolności czy niezależności, a szczególnie w tej szarzyźnie PRL-owskiej, w ogóle bardzo się odciskający, odbijający, nietypowe. Nie było białych ubrań. Pamiętam, że Barbara Hof projektowała ubrania białe, jasne. To w ogóle była, absolutna ekstrawagancja, jak ktoś się tam ubierał w domach centrum. Był Hofland i tam dziewczyny leciały po swoje kreacje. No ale to było po pierwsze drogie, po drugie straszliwie ekstrawaganckie. No a w ogóle facet ubrany na biało, to w ogóle był kosmos. I rzeczywiście, no też jego taka w ogóle fizyz, bo miał czarne kręcone włosy, dosyć długie, okrągłe okularki najczęściej, takie lenonówki. I dosyć takim potężnym był też człowiekiem wysokim i robił niesamowite wrażenie. Był takim rzeczywiście, miał charyzmę, już jak się na niego patrzyło. Mhm. Gdybym był kobietą, to bym się momentalnie w nim zakochał. Ale przecież pisałeś, że dziewczyny też z nim godzinami rozmawiały i o filozofii, i o estetyce, i o takich rzeczach niezwiązanych z muzyką. Tak. Miał coś sobie hipnotyzującego. Tak, on oczarowywał płeć piękną bardzo łatwo. W tym czasie, czyli początek lat 70., gdzie to największy chyba wykwit jego takiej działalności właśnie z różnymi projektami, podobno środowisko dziewcząt właśnie artystyczne, związane gdzieś tam, czy fanki muzyki, czy fanki jazzu, czy improwizowane, dzieliły się na bieżanówki i helmutówki. Bieżanówki uwielbiały Andrzeja Bieżana, a helmutówki Helmuta Nadolskiego. No i był to jedyny podział, który tam funkcjonował. No ale oczywiście to na pewno to jako powiedzmy żart, ale ja też byłem zafascynowany tym. Nie tylko Andrzej błyszczał na tym koncercie, o którym mówię, bo był i Krzysztof Knittel i Paweł Szymański, niesłychanie dzisiaj jeden z polskich wiodących kompozytorów muzyki współczesnej. Był właśnie Mieczysław Litwiński, który wiem, Agnieszko, że był twoim gościem również. Tak, też usłyszycie rozmowę, albo już słyszeliście, bo jeszcze nie wiem. Tak, Mietek przedstawiał wspaniały swój utwór Bios na instrumenty charakterystyczne dla danej pory roku, a więc jeśli to było lato, no to, to muzycy grali było na szyszkach, kamieniach, liściach, czy jesień. Natomiast zimą, no to innego typu naturalne instrumenty funkcjonowały, czy lód, czy śnieg. Ale
Wojtek też możemy od razu powiedzieć, że był też członkiem zespołu Cytula Tyfun. Dabamba Orkiester. Tak jest. Tak, Cytula Tyfun, Dabamba Orkiester. Nazwa zespołu niesamowita. Sami członkowie zespołu też się przechrzcili na czas trwania tego zespołu na inne imiona i nazwiska. I świetna grafika jest w twojej książce, która pokazuje właśnie Andrzeja Bieżana z bujną czupryną i te wszystkie ksywki wpisane po angielsku. Tak. Przy okazji powiem, że Mietek Litwiński, co mnie bardzo zdziwiło, nazywał się Kompo C.R. Tak jest. Ten człon C jest istotny. Otóż to. W kontekście rozmowy o intuicji i takiego czucia tego, otóż co to. Się wydarzy. Na pewno Mietek o tym mówił, o Sir, tak, że on był tym widzącym, troszeczkę jasno widzącym. Mm-hmm. Tak go też koledzy wykorzystywali do tego, że przepowiadał. No, to jest niesamowite w ogóle właśnie grupa, taki konglomerat ludzi, który się wtedy spotykał, bo to jest czas właśnie jeszcze właściwie w stanie wojennym cały czas, ale niesłychanie barwni ludzie, którzy byli no naprawdę duchowo gdzieś ileś tam czasu przed nami, no po prostu było to jakieś objawienie. Ale powiedz, bo zastanawiałam się, czytając tę książkę, co było takiego w tym duchu lat 70., że właśnie ten taki ruch oporu, powiedzmy, muzycznego rodził się. Wiadomo, że te dążenia jakby niepodległościowe już gdzieś tam były i muzyka była częścią nich, ale czy to właśnie w tym duchu należy czytać jako taki opór przeciwko temu, co się działo na świecie i w Polsce, bo wiem, że też ta Warszawska Jesień była festiwalem, która otwierała jakby resztę bloku wschodniego na Europę, tak? To były takie drzwi do muzyki jakby zachodu. Ten duch wolnościowy gdzieś tam się czaił, mam wrażenie. Ale jak w twoim odczuciu wytłumaczyć właśnie ten fenomen tego, że ta muzyka intuicyjna się właśnie wtedy narodziła? Bardzo prosto. Po prostu muzyka intuicyjna nie posiadała zapisu, nie posiadała nut. I już samo to ewokowało jakieś swobodne podejście do materiału. Pierwsze skojarzenie, które było, że nie mamy krat, nie mamy ścian. Mhm. Mamy wolną rękę, mamy wolnego ducha. Mamy kapitał w postaci wrażliwości, uważności. Kapitał w postaci spotkania z drugim człowiekiem, właśnie tej rozmowy za pośrednictwem dźwięków. W ogóle muzyka jest językiem pozawerbalnym, ale w przypadku już w ogóle improwizacji to jest autentyczna rozmowa. To jest często bardzo głęboka relacja, która się nawiązuje nie tylko pomiędzy grającym a słuchaczem, ale również między samymi grającymi. Tam się po prostu dzieją sytuacje intymne. Myślę, że ta intymność, ta chęć no, wyjścia poza jakieś bardzo wtedy narzucone schematy. To była ta największa siła. Ja jestem urodzony w roku 69 i ja doskonale pamiętam atmosferę, która panowała w szkołach artystycznych wówczas. W ogóle o muzyce współczesnej się właściwie nie mówiło. Właściwie była wykręta, podobnie jak jazz. W 80-tych latach zaczął panować kult rocka. To był wentyl bezpieczeństwa, który jakby, no to wszyscy już wiemy, bo już historycy też o tym piszą. Była taka furtka otwarta przez władzę, aby młodzież się wyszumiała. No ale to była tylko skanalizowana w stronę właśnie rocka, rock'n'rolla, dużych festiwali. Natomiast furtka jazzu, czy furtka muzyki współczesnej była w ogóle zarośnięta, bo nie było profesorów, nie było kadry, która sama praktykowała muzykę współczesną. Promowana była muzyka z okresu klasycyzmu, z okresu romantyzmu i właściwie to wszystko. Szymanowski był już szczytem w ogóle awangardy. Mówię o takim w pedagogice i w ogóle w szkołach. Więc kiedy ja się wybrałem na festiwal, na pierwszy międzynarodowy konkurs improwizacji jazzowej w 1986 roku do Katowic, no to w ogóle, znaczy samo to, że pojechałem z wiolonczelą, no to w ogóle był ewenement. A drugie, no to w ogóle, że
Powieszono to ogłoszenie w szkole muzycznej. Ktoś tam cichcem powiesił ogłoszenie o tym konkursie. I w takiej atmosferze, oczywiście to się stopniowo rozluźniało, ale w takiej atmosferze przebiegała cała edukacja. Również Andrzeja. To jest ten festiwal, który był ogłoszony jako międzynarodowy, bo był tam jeden muzyk z Węgier, zdaje się? Tak, był jedyny saksofonista z NRD. I to była międzynarodowość tego właśnie konkursu. Ale to, co Agnieszko właśnie wspomniałaś, Okrona Świat, czyli Warszawska Jesień, która wybuchła razem z innymi przedsięwzięciami po 1956 roku, Jazz Jamboree. To były te imprezy, które były tym oknem na świat nie tylko dla Polski, która w końcu była tym najweselszym barakiem w grupie krajów socjalistycznych, ale dla gości, którzy jakimś cudem przyjeżdżali z Czech, właśnie z NRD, z Węgier do Polski na te festiwale, zobaczyć, co się dzieje na świecie, bo to był ten lufcik. Mm-hmm. A wiesz co, to ja cię od razu... Szczęśliwa nasza sytuacja polska, że zawsze no, mieliśmy tą taką ducha wolności światło. W sobie. Tak, i też twoja książka przecież nosi tytuł Intuicja, wolność, Andrzej Bierzan. Tak. Ale ja cię od razu jeszcze zapytam o festiwal Warszawska Jesień, bo tak mi się wydaje, że był dla ciebie bardzo ważny. No, mówię o roku 1980. Wiem, że ten koncert, który był chyba Muzyka i Kara Grażyny Pstrokońskiej, tak? Dobrze mówię? Ale coś się wtedy dla ciebie otworzyło, jakieś wrota świata niewidzialnego. Czy mógłbyś powiedzieć, co się wtedy porwało? Bo to był jakiś pewnie moment inicjacji, czy nie mylę się? Dokładnie tak, oczywiście. Ja nawet sobie tak wymyśliłem, że byłem porwany za młodu. I w ogóle, że tą moją ścieżkę fascynacji muzyką zacząłem od tyłu. To znaczy, wszyscy zaczynają jednak od edukacji, od pierwocin muzyki, tak? Czyli jakieś uderzenia dwóch patyczków. Później to idzie w kolejne epoki, przez średniowiecze, renesans, barok i tak dalej. Mnie kompletnie stara muzyka nie interesowała, dawna muzyka. Ja po prostu zostałem, że tak powiem, jak obuchem w głowę, zdzielony muzyką współczesną w wieku lat, no właśnie, 12. W tym, że 1980 roku. No było to też tak, że u nas się w domu słuchało radia. Ja dużo słuchałem i dwójki, i trójki. Także tam ta muzyka była obecna. Tam były te niezwykłe dźwięki. Jakieś takie zupełnie odległe od tej sztampy szkolnej. No ale mój brat postanowił mnie zabrać już, żebym się zetknął na żywo, się zderzył po prostu z tą rzeczywistością na Warszawską 1980. To był dziwny czas, dlatego że no, dokładnie przed chwilą skończył się sierpień, były porozumienia sierpniowe 31 sierpnia. W narodzie, w kraju wrzało, wtedy się wychodziło na ulicę i temperatura była tak niesamowita, taka emocjonalna w ogóle, że właśnie powietrze było przesycone jak elektrycznością. Nagle ci ludzie podnieśli głowę, podobnie jak po pierwszej wizycie papieża, prawda? Znaczy to była też jakby konsekwencja, w co głęboko wierzę, że ten duch twój, który stąpi i odnowi ziemię, no rzeczywiście, kurczę, chyba zstąpił. I ten wrzesień 80 roku, no to jak po każdy festiwal Warszawska Jesień zaczyna się w ten sam sposób, w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, na organach są zatknięte flagi krajów, kompozytorów, którzy uczestniczą w festiwalu i na początek wychodzi Orkiestra Filharmonii Narodowej i gra hymn polski. No to jak ludzie wstali i jak przeżywaliśmy wtedy ten hymn, to dla mnie już było niesłychanym przeżyciem. Się splatają wiele różnych rzeczy, bo mój brat, 10 lat starszy, już był członkiem NZS-u, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, czyli opozycyjnej organizacji studenckiej. Uczestniczył w strajku Akademii Muzycznej, bo też jest muzykiem. I ja trochę nasiąkałem tą atmosferą opozycyjną, mimo że w naszym domu było bardzo ciekawy poziom, bo mama była w Solidarności, a tata w partii. Więc ja miałem przez sam środek mieszkania taką linię. A to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Bo właśnie tak sobie myślę, bo pisałeś w książce o tym, że jest coś takiego jak genetyczny determinizm, tak, który sprawia, że nad dziełem artysty ciąży przeszłość jego przodków. I bardzo obrazowo opisywałeś właśnie rodziców Andrzeja Bierzana i no, czasy powojenne, jak przez zamarzniętą Wisłę przechodzili na Grochów. To się rzeczywiście no, pięknie czyta, czy jak przecież ojciec po kanałach chodził, to od razu miałam kadry z filmu Kanał Andrzeja Wajdy. Ale tak, też muzyk genialny przecież.
Ale właśnie domniemujesz, że wtedy się narodził gen improwizacji, bo rodzice cały czas improwizowali. Ojciec będąc w kontrwywiadzie, matka starając się gdzieś tam ukryć tą swoją też działalność chyba harcerską, tak, zdaje się. Oczywiście. Cały czas jakby improwizowali i później przeszło na syna. A u ciebie wydaje się, że istnieje coś takiego jak gen sprzeciwu, jakiegoś takiego wewnętrznego oporu, jak powiedziałeś, tak, że ta linia przechodziła przez środek twojego mieszkania, to teraz staje się trochę bardziej jasne, dlaczego później no, te twoje losy też są troszkę anarchistyczne i nawiązują też do losów Andrzeja Bieżana. Zgadza się. Właściwie Agnieszko, powiedziałaś wszystko. No, ja mogę tylko potwierdzić, że dokładnie tak było. Przepraszam bardzo. Ja miałem ogromne szczęście, no bo mój ojciec, który był nieszczęśliwy, ponieważ partia na jego oczach umarła i w ogóle straciła wiarygodność. Moja mama była osobą niewierzącą i nigdy nie była w partii, ale w momencie wyboru Karola Wojtyły na papieża Polaka coś się w niej przełamało. Mimo że też pracowała w bardzo takiej strategicznej instytucji, po prostu tam większość osób była w partii, ale postawiła się, że tak powiem, i zaczęła chodzić do kościoła. I nagle się po prostu wytworzył nieprawdopodobny rozłam w moim domu, więc moja mama, która uskrzydlona tym duchem wolności, szalała po prostu i po ulotki, demonstracje, kościoły, zbiórki, głodówki, no może nie czynnie, ale przynajmniej tak wspierająco. I mój ojciec, który coraz bardziej załamany, zresztą wkrótce odszedł, w 1984 roku zmarł na drugi zawał serca. Nie wytrzymał po prostu też takiego, no, tego, co się w kraju mimo wszystko działo. Ja miałem niesamowity przywilej, luksus po prostu obserwacji tej naszej Polski podzielonej wiecznie w ognisku domowym. Oczywiście to jak w soczewce. Tak, obfitowało w różne sytuacje. Mój brat, który był wtedy w szczytowym okresie buntu, bo on miał z kolei około 20 lat, więc on się niesamowicie buntował przeciw ojcu. A z drugiej strony ojciec no, miał u niego niesamowity autorytet. No, wszystkie te historie, które obserwowałem, to na pewno na mnie wpłynęło, że później się stałem trochę takim anarchistą, sympatyzowałem z punk rockiem i nawet przeszczepiałem, bo zawsze mnie śmieszyło, że pewne estetyczne odkrycia awangardy poważnej, awangardy współczesnej, choćby muzycznej, przychodzą później niż te odkrycia tych subkultur, które przepowiadają, które są wcześniej, tak, tych oddolnych, bym powiedział, ludowych ruchów i działań, które się dzieją gdzieś w ukryciu, w garażach, tak, w jakichś piwnicach, gdzieś w blokowiskach i tak dalej. Później nagle to ulega namaszczeniu przez kulturę wysoką i temu oficjalności, tak, jest zakładany jakiś legalizm. I to mnie zawsze bardzo śmieszyło, bo ja miałem kontakt właśnie z osobami z kontrkultury, to z kolei przez liceum, do którego chodziłem, bo chodziłem do Centrum Kształcenia Ustawicznego, tak zwanej Sorbony, więc tam u mnie w klasie byli i hipisi, i punkowcy, i skini, i siostry zakonne, i milicjanci, i sportowcy, i muzycy. Ponieważ to była szkoła dla pracujących i po prostu różnego typu. Odpowiadali przy tablicy, stojąc na rękach? Tak, tak, to Grzesio odpowiadał na to przy tablicy, stojąc na rękach. Z geografii chodził na tych rękach, a pani, która po prostu była tyłem, od razu nic nie widziała, cała klasa ryła. Wow. Tam się działy niesamowite rzeczy. Zresztą koleżanką moją też z klasy była Kasia Szczot, Kaja, Waldek Kuleczka, później grający w zespole Papa Dance, Bartek Kresa, który zrobił niesamowitą karierę w Stanach Zjednoczonych. Jest takim specjalistą od projekcji multimedialnych, między innymi obsługuje takie imprezy jak Złote Globy, ma siedzibę jego firma w Kalifornii, albo wizyta papieża w Stanach, na przykład kompleksowo obsługiwał. Więc tego typu właśnie różni przyjaciele z tamtych czasów, jakiś tam kontakt sobie tam trzymamy. Ale właśnie ta paralela między Andrzejem a mną jest jeszcze ciekawsza.
bo ja się w trakcie książki w ogóle dowiedziałem, że Andrzej był chrzczony, w ogóle, że mieszkał na Grochowskiej, bo ja akurat się urodziłem na Grochowie i mieszkałem pierwsze 4 lata życia na ulicy Makowskiej, na Olszynce Grochowskiej. Potem się w trakcie książki dowiedziałem, że Andrzej się urodził też na Grochowie. On się urodził w mieszkaniu w warunkach domowych w 1945 roku w zimie, ale był chrzczony dokładnie w tym samym kościele, tam na, właśnie na Grochowie, co ja, a od chrztu otrzymał imię Bolesław. O, proszę. Tak, otrzymał je po swoim chrzestnym Bolesławie Szlaku, to był jego pseudonim, Bolesław Szlak, jeden z kolegów ojca Andrzeja, kolegów tych okupacyjnych, podziemnych. Mm-hmm. Więc taki Andrzej Bolesław, więc to akurat rozmawiamy dzisiaj w dniu błogosławionej Bolesławy Lament. Tak, tak, właśnie. Ale to czy to są twoje imieniny? Nie, nie. No właśnie, bo byłam pewna. Imieniny Bolesława są 19 sierpnia. Mm-hmm. Co prawda Bolesław Bierut obchodził swoje imieniny 22 lipca. Mm-hmm. To jest chyba oficjalny dzień imienin Bolesławy. 22 lipca, no ale on z przyczyn oczywistych obchodził wtedy. Natomiast ja obchodzę 19 sierpnia, a dzisiaj rzeczywiście ludzie mi składali jakieś życzenia i mówili do mnie, droga Bolesławo, bo dzisiaj jest Bolesławy Lament. Dla mnie ten Andrzej Bolesław, no jednak ten związek tutaj jakiś taki jest. Ja jeszcze z jednego powodu w ogóle napisałem tą książkę. Ja po prostu o Andrzeju nie było nic. Tak. Szukało się gdzieś wszędzie tych wzmianek, szukało się nagrań. Ktoś tam coś tam napisał, że Andrzej Bierzan, Andrzej Mitan, przyjaciel Andrzeja, wydał płytę Andrzeja Bierzan, z muzyką Andrzeja Bierzana jeszcze w latach 80. To jest w ogóle osobna historia, którą ja też bardzo szczegółowo opisuję w książce. Natomiast to był jedyny ślad jakiś po człowieku, który zmarł, który zginął, nie ma człowieka. No mówię, przejrzyście tak. Nieobecne, a te sprawiły, że jest przejrzyście obecne. Bo ja marzyłem o takiej książce, bo ja chciałem mieć taką książkę i więc sobie taką książkę zrobiłem. I bardzo dobrze. I to jest prezent dla mnie. Powiem szczerze, że jak czytałam tę książkę, nie spodziewałam się, bo wyglądała jak biografia. Nie spodziewałam się, że aż tak może mnie ona wzruszyć i miałam 2 momenty, że płakałam. Mówisz poważnie? Naprawdę, naprawdę mówię poważnie. No. Przytuliłbym cię, ale w studio. Jejcie, no cudowna książka. No już pomijam fakt, że sam temat, jakim jest intuicja, jest tematem na tyle uniwersalnym, że myślę, że możemy jeszcze za chwilę głębiej o tym porozmawiać. No ale Andrzej Bierzan jest dla mnie postacią no, absolutnie wyjątkową i dziwię się, że dopiero w 2020 roku i właściwie też chciałabym zapytać, dlaczego wtedy akurat bo to jest koniec 2020, książka wyszła. Czy poza względami formalnymi było w tym naszym czasie powiedzmy coś, co sprawiło, że ta książka teraz dobrze będzie się czytać, jak wierzę? Masz na myśli lockdown? No na przykład. Mm-hmm. Czy jest coś takiego, co poza względami formalnymi sprawiło, że o kurczę, dobrze, że ta książka teraz wyszła. Jak czujesz? No pewnie, że tak. No po pierwsze w ogóle dzięki lockdownowi ja ją w ogóle napisałem. Znaczy ją dokończyłem. No tak. Przez lata zbierałem materiały. To naprawdę chyba z 8 lat różnych rzeczy. Ja marzyłem, żeby zrobić książkę, ale nie znajdowałem wydawcy, nie znajdowałem środków. No i w momencie, jak znalazłem tego wydawcę, znalazłem środki, znalazłem dotacje i tutaj oczywiście muszę powiedzieć, ponieważ jestem do tego zobligowany, a poza tym jest to dla mnie przyjemność. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez swoją agendę, przez Instytut Muzyki i Tańca ogłosiło nabór do projektów i złożyłem taki projekt i wygrałem taką dotację. No i dzięki temu ta książka wyszła. W momencie, jak ja podpisałem tą umowę, w marcu, no to właśnie zapadł lockdown. W związku z powyższym ja dopiero miałem czas. Mi się wydawało, że ta książka już jest napisana, że ja ją mam, tam jakieś tam szkice, nawet jak mi się rozdziały miałem, tak już od dwóch lat mniej więcej już tak ułożoną, żeby komuś to pokazać. Zajrzałem do tych notatek w momencie, jak podpisałem i patrzę, że w ogóle tej książki nie ma, że ja muszę ją pisać od początku, że w ogóle ten język, który ja stosowałem jest dziecinny, jest naiwny, jakiś taki infantylny. Ja się też bardzo zmieniam, ja w ogóle z eseju na esej się zmieniam. No i musiałem to wszystko od nowa pisać. W życiu nie znalazłbym na to czasu, gdyby nie lockdown. Bo ja byłem bardzo człowiekiem zajętym. Myśmy grali 140-150 koncertów rocznie. W grupie Mozarta. W grupie Mozarta, tak. I dopiero teraz mogłem to zrobić. To po pierwsze.
I to jest pierwsza historia o tym, o tych wartościach dodanych, o których mnie zajątrzyłaś, zapytałaś, Agnieszko. I teraz co się dzieje? Książka jest o intuicji, jest o wolności, ale o spotkaniach międzyludzkich. W mojej książce, myśmy nie zrobili indeksu nazwisk, może nawet trochę celowo, bo nie chcieliśmy z tego robić książki naukowej, nie chcieliśmy robić jakiegoś tomistrza takiego, które by było hermetyczne. Aczkolwiek korzystałeś, widziałam bardzo solidnie z archiwów, z IPN-u, też z archiwów szkół muzycznych, tak. Więc tam dość solidne są. Tak, dbaliśmy o przypisy, dbaliśmy o bibliografię, ja mówię o sobie i o redakcji. Ale nie chciałem, żeby to była muzykologiczna praca. No nie, bo bym się nie rozpłakała. Naprawdę jest to żywa książka. Tak, i teraz bardzo dziękuję. I teraz w momencie, kiedy my się nie spotykamy, kiedy ludzie się separują, kiedy się izolują, kiedy wręcz narzucona jest ta samotność, starsi ludzie w ogóle siedzą w domu, nie wychodzą, zastraszeni, przestraszeni, spanikowani. Ja wychodzę z książką, wychodzę z postacią, dla której najważniejsze było spotkanie. A dlaczego było najważniejsze? Bo to był warunek zdrowia psychicznego, warunek właśnie zdrowia i fizycznego również, czyli ta wymiana, uścisk ręki, uśmiech, przytulenie, no właśnie rozmowa, wspólne rozmawianie poprzez dźwięki. Ja myślę, że w takim, jakimś takim podtekście poza tym jest to, że Andrzej tak naprawdę no, to wspaniałe małżeństwo, które razem walczyło, było razem w AK i tak dalej, oni się rozeszli, rodzice Andrzeja. W pewnym momencie w latach 60. po prostu zadecydowali, że będą osobno. To było dla Andrzeja, który był w liceum wtedy, niesamowity cios, niesamowite wydarzenie, które zadecydowało, że no Andrzej też poszedł jakąś inną ścieżką, inną drogą. Zaczął szukać tych spotkań poza rodziną, a właściwie rozszerzył rodzinę na przyjaciół, prawda? I on właściwie, no, tu jakiś duch Boży, jakaś taka iskra, bym powiedział, zstąpiła na niego, która się udziela dalej, która płynie dalej już po jego śmierci, że ten kult właśnie spotkania. Andrzej miał wspaniałe zdanie, które często powtarzał. To w ogóle wiem, że się fascynował filozofią wschodu, więc podejrzewam, że też haiku mu nie było obce, ale miał takie zdanie, które chętnie powtarzał, że dobrze jest zjeść z kimś zupę. Zupę. O tak, bardzo mi się podobało. I taki krótki właśnie... Żałowałam, że w studiu ci nie podam. Ale podałaś wspaniałą kawę, zresztą pierwszą już wylałem na stół, mam jeszcze drugą, więc traktuję to jako tą zupę. Jemy zupę z Andrzejem dzisiaj. Jemy, tak jest tutaj między nami, książka leży, ale wiesz co, trafiłeś w sadno, tak sobie myślę, bo też miałam gdzieś tam w zanadrzu pytanie, czy muzyka bez widowni jest możliwa? Czy już nawiązałeś do filozofii wschodu, więc czy drzewo, które pada w lesie, wydaje dźwięk, tak? Jeżeli nikt go nie słyszy. Jak to jest z twojej perspektywy? Czy jakby jaki sens ma muzyka, śpiew w sytuacji braku widowni bądź zasłonięcia ust wręcz? To też z Mietkiem o tym rozmawiałam. A jak ty to widzisz? Sam jeszcze taki moment z książki, wprowadzenie stanu wojennego, noc z 12 na 13 grudnia. Andrzej wraz z przyjaciółmi wtedy był na takiej imprezie artystycznej Krąg Współistnienia. I to było zaplanowane na kilka dni seminarium, wykłady i tak dalej. Oni wykonali swoje prace, wykonali jakieś swoje te zadania artystyczne i pokazy 12 grudnia wieczorem, po czym zjawili się w hotelu. No i rzeczywiście gdzieś tam w środku nocy się okazało, że jest ten stan wojenny. I zaczęli, Andrzej na fortepianie, który stał w holu hotelu miejscowego, zaczął grać, zaczął improwizować. Zaczęła się właśnie ta rozmowa bez słów. Przerażony dyrektor hotelu przybiegł, przyjechał szybko i przegonił towarzystwo do pokojów. No i oni w jednym pokoju zostali i zaczęli grać. Czyli właśnie zaczęli grać dla siebie, zaczęli grać bez publiczności. Zaczęli po prostu współistnieć ze sobą. Ten krąg współistnienia stał się ciałem, stał się prawdziwym faktem, nie artystycznym, nie publicznym, nie na który sprzedawano bilety, tylko stał się sposobem życia, sposobem, no, modus w ogóle operandi dla człowieka.
dla tych ludzi. To jest taki pierwszy obrazek. I teraz siedzimy w domach. Oczywiście chcemy, żeby nas usłyszano, mówię o muzykach. Robimy transmisje online, robimy streamingi, nagrywamy filmiki do sieci, które później są publikowane, montujemy jakieś rzeczy. Ale sądzę, że wiele osób po prostu siedzi i gra sami dla siebie w domu. Na pewno wiele osób kształci się coraz lepiej, bo różne pomysły na uczenie się instrumentu, na co kiedyś nie było czasu, to przychodzą teraz. Myśmy z grupą Mozarta też prowadzili takie mozartowe kursy muzyczne, nawet jeszcze prowadzimy. Zmienia się w ogóle sposób działania, sposób funkcjonowania. Co to znaczy, zapytałaś mnie właśnie, grać bez publiczności? I to są te, kiedy my musimy tą energię, która do tej pory płynęła z publiczności, musimy znaleźć gdzieś w innym otoczeniu, w tej może takiej niematerialnej przestrzeni, może w bezpośredniej bliskości siebie, wokół siebie, może w bliskich w domu, może w samym sobie w końcu, może w absolucie, który gdzieś tam na nas spoziera trzecim okiem. Ta przestrzeń wolności, wolność jest z nas. Musimy sami budować w sobie tą wolność, skoro nie możemy jej budować kolektywnie. Ponieważ brakuje tej energii od słuchacza, od publiczności. Pytałaś mnie właśnie to twoje pytanie pierwsze. Graliśmy wiele lat jako właśnie zespół, jako kabaret muzyczny, bazując dokładnie na reakcjach, bazując na tym, na tej zwrotnej, która przychodzi z sali. To były niesamowite wydarzenia energetyczne, energetyzujące, kiedy słyszeliśmy po prostu tą zwrotną. I ja znowu tutaj nawiążę, tak, bo przecież mottem bierzane było to, że praca odbywa się między ludźmi, a nie przed ludźmi. Czyli wy właśnie nie występowaliście przed widownią, ale to widać na waszych występach, byliście ściśle z nimi związani. Tak jak teraz stand-upowcy próbują robić, prawda? Tak. No a teraz tego nie ma. Tak, w każdej sztuce scenicznej, oczywiście w teatrze, kiedy te aktorzy mówią o tych różnych rodzajach ciszy, które dochodzą z widowni. Nieraz jest cisza ta martwa, która zupełna bariera jakaś niewidzialna. Ta publiczność nie oddycha tym samym tekstem, nie oddycha tą sceną. Inny ekstremalnie rodzaj ciszy jest taki, gdzie publiczność po prostu jest wbita w fotele i jest absolutnie zjednoczona z tekstem, to w domenie teatru. Ale my pracujemy, tak samo jest z muzyką. Też są różne rodzaje słuchania przez publiczność muzyki klasycznej choćby, prawda? W jazzie jest troszkę inaczej, bo mamy te reakcje w trakcie grania, czy oklaski po solówkach. To jest zupełnie inna materia. Ale my w kabarecie, jako takim kabarecie, jesteśmy nastawieni na widza właśnie dokładnie na to, że mamy go rozbawić, rozśmieszyć, spowodować reakcję, spowodować ten ciąg od sketchu do puenty. W ogóle pojęcie właśnie puenty, tak? Co chwila, czy pół puenty gdzieś tam w trakcie, powiedzmy, sketchu. Więc bez tego w tym naszym ogródku jest bardzo ciężko. Wiem, że teatry grają online, że prezentują swoje spektakle, ale bez publiczności to jest naprawdę straszne. W tej chwili schodzą bodajże 1 lutego te obostrzenia. Rozmawiamy tuż przed zdjęciem zakazu wydarzeń teatralnych. W lutym 2021 roku mają się tutaj uruchomić widownie i chwała Bogu. No zobaczymy, co się stanie. No my tęsknimy też bardzo za publicznością. W ogóle to jest tak, że wszyscy ludzie sceny i estrady są trochę uzależnieni nawet od reakcji, od widowni. Krzysztof Jaślar
wyreżyserował spektakl Jak żyć bez braw. No teraz, w tych czasach właśnie, bo to była powiedzmy odpowiedź na takie zapotrzebowanie na festiwal kabaretów PAKA, ponieważ rzeczywiście no, nie mogło się odbyć na żywo, więc wyreżyserował taką składankową rzecz. Kabarety przesyłały swoje propozycje na wideo. Gdzieś to było tak otulone komentarzem Krzysztofa Jaślara, właśnie jak żyć bez braw. Ale to jest prawdziwe pytanie. Bo właśnie muzycy są często, muzycy są uzależnieni od adrenaliny. Muzyk orkiestrowy, który idzie na emeryturę, nie wiem czy Państwo o tym wiecie, odcięty od tej codziennej dawki, czy cotygodniowej dawki, no tego spięcia wewnętrznego organizmu, kiedy naprawdę adrenalina funkcjonuje. To nie jest tak, że muzycy orkiestrowi śpią, nie, to jest bardzo, bardzo wymagający, precyzyjny i stresogenny zawód. Są uzależnieni i później ten nadmiar adrenaliny ich zalewa, kiedy nie mają nic do grania, nie mają nic do roboty. Ktoś powie, że to jest pozorny problem. No może tak, ale w tym zawodzie, w którym ja jestem, to nie. Mm-hmm. Ale wiesz co, czy nie jest tak, że ten brak publiczności, właśnie powiedziałeś, że jakie mogą być drogi rozwoju muzyki w ogóle, czy sposobu istnienia w tym czasie, ale ja sobie tak myślę, czy nie jest tak, że to trochę obnaża właśnie to, do czego nawiązywał Bieżan, właśnie, że jakby improwizacja i wspólne granie, właśnie współtworzenie. On nawet mówił, że nie lubił muzyki jakby nagranej, także ona musiała istnieć w czasie, w chwili obecnej. Teraz. Muzyka teraz zresztą też tak się mówi. Właśnie, tak. Czy to nie jest właśnie jakiś taki jakby hołd dla chwili obecnej, tak? Ta muzyka teraz. I właśnie teraz, dlatego też moja ukryta myśl... Ale nawiązujesz właśnie teraz, czyli do czasów tego zamknięcia, tego zamknięcia, jesteśmy. Tak, ale też ta moja ukryta myśl, że ta książka właśnie powstała teraz, nawiązuje do... Tego, co mam wrażenie, jakoś w naszych czasach się rozwija, bo właśnie wydaje mi się, że jest jakiś powrót do mindfulness. To oczywiście jest stare pojęcie, bo rozmawiałam z Henrykiem Bańkiem, to są jakieś lata 70., jak ten buddyzm zen gdzieś tam do Polski wkraczał. No ale teraz no, to jest jakiś fenomen, że ludzie na przykład medytują razem w tym samym czasie, setki tysięcy ludzi przez YouTube'a, tak? I to jest jakoś... Ja to tak teraz odbieram, nie wiem czy ty się z tym zgodzisz, że no właśnie powrót do tego hołdu dla chwili obecnej, o czym jest muzyka Bieżana i o czym jest właściwie muzyka intuicyjna, no teraz następuje, więc w tym sensie też myślę, że ta książka jest dobrą lekturą na te czasy, bo ona akcentuje, ona żyje właśnie tymi relacjami. My nie mając ich, bardzo dostrzegamy ich brak i tym bardziej jakby możemy poszukiwać jakby tych energii między najbliższymi albo też w sobie, czy jak powiedziałeś, w relacji góra-dół. Znów, Agnieszko, powiedziałaś wszystko. Mogę tylko przyklasnąć. Nie wiedziałem, że są zbiorowe medytacje przez YouTube'a. Z radością się o tym dowiaduję. Moja książka równie dobrze mogłaby się nazywać Teraz. Bo rzeczywiście to słowo klucz, które często przed chwilą wypowiadałaś, absolutnie pasuje do tego, co wyznawał Andrzej. I to hasło muzyka teraz, to jest jego właśnie hasło. Niechęć do nagrań, nie staranie się o precyzyjny zapis, nawet te partytury, które zostawił, są nieprecyzyjne do końca, bo pozostawiają ścieżkę do dowolnej interpretacji. Już jak przy tym się zatrzymałem, to jakiś czas temu wydaliśmy z Michałem Mendykiem płytę Sabolcza Esteniego i Kuby Sokołowskiego, którzy grają utwory Bieżana zachowane w nutach. To są nuty, które są z archiwum Ewy Bieżan, siostry Andrzeja. Nigdy nie wykonywane prawdopodobnie wcześniej. Jeden z utworów tych fortepianowych jest bardzo ściśle zapisany. Tak gdzieś 90% jest zapisanych ściśle, także to jest bardzo trudny materiał, którego się pianista musi nauczyć. Dojeżdża do pewnego momentu, gdzie te nuty się kończą i dalej jest napisane, taki szlaczek jest narysowany ze strzałką i tam jest napisane i teraz podążaj w swoim własnym kierunku. Tak, podążaj i dopiero są dwie kreski te taktowe na samym końcu tego szlaczku. Więc właśnie... No to, i to nie jest tak, że graj, bo to jest właśnie stałe nieporozumienie, że mówimy, że improwizacja, dobra, graj co chcesz. Nie, no tak, co chcesz, ale co się w tym kryje? Co i co chcesz? Gdzie podążasz? Bardzo świadome decyzje, świadome wybory, bardzo trudne, właśnie improwizatorskie.
bazujące właśnie na intuicji. Więc wracam znowu do tej muzyki teraz. Myślę, że paradoksalnie, jeśli ktoś mówi właśnie, że teraz jest czas zamknięcia, może właśnie jest to ten moment otwarcia na coś więcej, na coś głębiej. To wiesz co, ja zacytuję w tym miejscu słowa Jacka Malickiego, z członka słynnej grupy w składzie, do której też należał Andrzej Bierzan. Tak jest. Bo i też za chwilę zadam pytanie. On mówił tak, jak grywał z Bierzanem. Pociągało nas bardziej dziecięce gaworzenie, bicie pałeczkami bez rytmu lub całkowicie pierwotne stukanie, ponieważ chcieliśmy odkryć początki muzyki, tak jak odkryto malarstwo Lascaux i Altamiry. Poszukiwaliśmy rudymentów dźwięków. Czy nie uważasz, że to jest przestrzeń teraz, ta przestrzeń ciszy, w której jesteśmy, no właśnie polem do jakiegoś powrotu do tych dźwięków pierwotnych? Jak najbardziej. Ja myślę, że ten przywołany już przez nas utwór Bios Mietka Litwińskiego jest doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy chcą, którzy nie umieją grać na instrumentach, a chcieliby robić muzykę. A robienie muzyki to w ogóle jest sposób istnienia, to jest sposób komunikacji z samym sobą i z kimś drugim. Więc proszę Państwa, no weźmy to, co jest w pobliżu. Czy są to naczynia kuchenne, czy są to zabawki dzieci, bo Andrzej też wykorzystywał zabawki grające, brzmiące i zatrudniał wręcz, znaczy zaprosił dzieci do wspólnej improwizacji podczas jednego z koncertów Warszawskiej Jesieni. Mm-hmm. Po prostu to też była taka niesamowita akcja. Otóż odsyłam szczegółowo do książki, tak, bo bardzo, tak, bardzo fascynująca, unikalna. Ja nie słyszałem w ogóle o czymś takim w perspektywie światowej, a bardzo się interesuję jednak awangardą od wielu, wielu lat. Więc weźmy to, co jest pod ręką, albo wyjdźmy na dwór i w ogóle posłuchajmy soundscape, czyli tego, co właśnie Cage też określał, że wystarczy otworzyć okno i jest muzyka. Czyli posłuchajmy tego, co nas otacza. No w tej chwili na przykład zagłębmy się w tą ciszę, tak zwaną, która jest teraz wokół nas. Ja teraz zamilknę. No i mamy jakieś zdarzenia, bo słyszymy ruch uliczny, słyszymy brzęczenie lampy na górze, słyszymy śmiechy osób, które są na korytarzu. Jak się tak dobrze wsłuchamy, to jest prawdziwa symfonia. Mhm. Wystarczy otworzyć okno, wystarczy wyjść na dwór. Wystarczy spojrzeć w pejzaż odległy, w delikatnie poruszające się drzewa, w ruch uliczny. I tu stworzyć sobie z tego film sensacyjny, stworzyć sobie z tego thriller, stworzyć sobie z tego prawdziwy Netflix. I może właśnie w tą stronę. No tak, to są chyba medytacyjne, takie praktyki, o których Państwo, którzy uprawiają medytację, doskonale wiedzą i którzy się interesują mindfulness i praktykami uważności. Ja od wielu lat wiem, że muzyka zaczyna się od ciszy. Mhm. A powiedz, bo muzyka intuicyjna i w ogóle wspólna rozmowa dźwiękiem właściwie. Mhm. Wiem, że krytycy na początku mieli wątpliwości, czy w ogóle można to tak nazywać rozmowa dźwiękiem. Ona wymaga jednej umiejętności, którą jest aktywne słuchanie. Oczywiście też ciszy, o której powiedziałeś, ale też siebie nawzajem. Czy mógłbyś powiedzieć, jak swoje perspektywy, bo wiem, że ty też przecież improwizujesz, słyszałam nawet na żywo. Na czym polega to aktywne słuchanie i czy ono się różni czymś, a jeśli tak, to czym, od takiego słuchania, no na przykład w momencie rozmowy siebie nawzajem? Ale masz na myśli sytuację kolektywnego grania z innymi muzykami? Tak. Mhm. To aktywne słuchanie to pewna podzielność uwagi. Każdy muzyk ma swój własny charakter, jak każdy człowiek. Po prostu jest osobnym charakterem, jest osobną książką, jak to kiedyś piękny tekst właśnie mówił. Każdy z nas jest osobną książką, reportażem pisanym na gorąco, prawda, i tak dalej. No więc
znamy daną, jeśli znamy daną osobę, to wiemy mniej więcej, w jaką stronę podąży jej wypowiedź muzyczna. Chociaż tu jest pole do niesamowitych zaskoczeń, do niespodzianek, które ta osoba może sprawić. I musimy być w każdym ułamku sekundy czuli na to, co ta osoba z danym dźwiękiem zrobi. Bardzo trudno się w ogóle o tym opowiada. To ja jest, się domyślam. Tak, to tak, w ogóle się piękne powiedzenie, że mówienie o muzyce to jest tak jak tańczenie o architekturze, tak, prawda? I to dokładnie to właśnie w przypadku improwizacji to w ogóle to się jak najbardziej sprawdza. Ale zdajesz sobie sprawę, że ja pytam dlatego, że niektóre tak. osoby w ogóle mogą nie mieć pojęcia, tak? Jak tak. to w ogóle jest możliwe, że wy nie macie nut, jakby nie macie planu, każdy gra co czuje. Wiesz, to się wydaje zupełnie nieosiągalne dla wielu, więc kontynuuj jeszcze chwilę. Ja myślę, że na pewno są predyspozycje pewne pomagają. Na pewno pomaga wykształcenie muzyczne, pomaga do improwizacji. Natomiast takie dawkowane w miarę, bym powiedział, bo jeśli ktoś jest bardzo tradycyjnie wychowany na muzyce klasycznej, właśnie na zapisie nutowym, to ma już zakorzenioną od szkoły kłódkę w umyśle, która nie pozwala mu zagrać niczego bez nut. Ewentualnie te rzeczy, których się nauczył na pamięć. Oczywiście jest też szkoła muzyczna Suzuki, która polega na tym, że uczą się osoby bez znajomości nut, uczą się na pamięć pewnych sekwencji i potrafią całe koncerty fortepianowe, całe koncerty skrzypcowe i na inne instrumenty grać. To jest taka specyficzna szkoła, bardzo ciekawa. Są to inne części już mózgu wykorzystywane. Natomiast przetwarzanie tekstu nutowego na interpretację często blokuje, po prostu ta praktyka szkolna, ona blokuje później zdolność improwizacji. Ale jeśli ktoś potrafi wykorzystać te umiejętności, które nabył w szkole, a potem z nich jakby zrezygnować, otworzyć się, to jest taki otwarcie wrót do improwizacji. To jest bardzo ciekawe, że mówisz to ty, to też jeszcze ciebie zapytam, bo jesteś muzykologiem, ale też muzykiem. Trochę tak jak ja jestem filmoznawczynią, ale też reżyseruję filmy. Kapitalne. I ten rozdźwięk zawsze jest obecny i trzeba umieć rzeczywiście porzucić jedno na rzecz drugiego, bo tak. można być na przykład recenzentem swoich filmów albo, no nie wiem, opisywać swoje utwory muzyczne tak, jakby to zrobił muzykolog, zamiast je tworzyć. Więc rzeczywiście warsztat jest potrzebny, ale o wiele ważniejsza jest ta umiejętność porzucenia na rzecz tworzenia. Tak. A to może od razu powiedz, jak tobie się to udaje? Wiesz co, ja nie analizowałem tego. Ja w ogóle jestem zodiakalnym bliźniakiem, więc tak naprawdę we mnie jest zawsze ten dr Jekyll i Mr. Hyde. Ja mam niestety właśnie to rozdwojenie już wpisane w geny. Dlatego mi się dosyć łatwo przestawia z jednej osoby na drugą, z muzykologa na muzyka i się nie zastanawiam nad mechanizmem, który to funkcjonuje. Natomiast to trzeba by było właśnie o takiej psychologicznej strony. Ja pamiętam, że się łapałem nieraz na tym, że udawałem głupszego niż jestem w takim sensie, że będąc w jakimś nie tyle głupszego, bo to ja nikogo absolutnie nie deprecjonuję, tylko chodzi o to, że rozmawiając z rasowym muzykologiem, ja nie mogę posługiwać się gwarą muzyków, tak? Mm-hmm. Nie mogę mówić, że zagrałem ten kawałek albo pojechałem tutaj, czy coś takiego. Nie, tak nie mogę. Natomiast z muzykami mogę mówić tym językiem. Natomiast z muzykami nie mogę mówić o analizie formy. Oni bardzo tego nie lubią, zdaje Bardzo się. Tego nie lubią. I w ogóle o, nawet choćby w ogóle o związku biografii z uprawianiem zawodu. No, tak. To jest ubieżana. To jakby dla muzyków nie ma to najmniejszego znaczenia. Liczy się scena, liczy się wykon, performance, prawda, i tak dalej. Więc to są różne światy w ogóle, w których ja miałem szczęście i przywilej i w ogóle łaskę boską uczestniczyć. Mogłem być i tu. Grałem i z zespołem Deserter, i z zespołem Świetliki, i z zespołem Kryzys, ale grałem też w Filharmonii Narodów, to jest taka Filharmonia of the Nations, założonej przez Leonarda Bernsteina. Grałem w Orkiestrze Polskiego Radia, grałem w Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, grałem w orkiestrach kameralnych, w amatorskich zespołach zupełnie. Ja w ogóle nigdy nie stroniłem od różnych konwencji.
Więc dla mnie jest taka łatwość przestawiania się z różnych światów. Może to jest taki troszeczkę zelik, prawda, alenowski. Może nie aż tak do końca. No, czasem się czułem z tym głupio, że ja po prostu w różnych... Nigdy nie byłem perfekcyjny w żadnych z tych konwencji. Nie jestem ani rasowym muzykologiem. No to jest cena, którą się płaci jednak. Tak, ani nie jestem rasowym muzykiem takim do końca, tak? Ani, no. A powiedz, skąd... No to jest mój problem właściwie, to o czym teraz mówisz. Mówisz, że musiałbym, to tak, musiałbym zrazić. No ale no na przykład zapragnąłem napisać książkę. Chciałem po prostu, żeby złożyć na papierze to, co we mnie było. I to się udało. Mhm. Idę tą drogą. I zobacz, jak to pięknie się przydało akurat teraz, kiedy rzeczywiście nie możecie grać z grupą Mozarta od marca. No to miałeś czas, żeby właśnie wydać tę książkę, a wiem, że nie jest ona ostatnią, no bo tak, opracowałeś też archiwa Bohdana Mazurka i Eugeniusza Rudnika. Tak. Zdaje się, że coś nam jeszcze szykujesz. Tak jest. Tutaj muszę sięgnąć do notatek. Powiem tak. Już za chwilę dosłownie, czyli w marcu, pojawi się książka, którą pisałem równolegle z książką o Andrzeju. Mniej więcej we wrześniu skończyłem książkę o Andrzeju Bieżanie, a w maju, kilka miesięcy wcześniej, dostałem propozycję napisania biografii Eugeniusza Rudnika, którym zajmuję się od lat, z którym się przyjaźniłem. I ta książka pod tytułem Ptacy i ludzie, ballada dokumentalna o Eugeniuszu Rudniku, pojawi się rzeczywiście w marcu. No i to jest moje ogromne szczęście, że ten tekst wyjdzie. A na pewno, jeśli uda mi się jeszcze w tym roku, czyli w 2021, uzyskać stosowne zgody, to podejmę się pisania właśnie biografii Bohdana Mazurka. Obaj panowie, Eugeniusz Rudnik i Bohdan Mazurek, to postacie związane ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia. Radiatorzy dźwięku, kompozytorzy. Ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, a pragnienie w miarę picia, to ja w ogóle się strasznie rozkręciłem. Poznałem fantastycznych ludzi, ponieważ też w 2019 roku zgłosili się do nas dwaj panowie, Jakub Jabłonka i Paweł Łęczuk, z pytaniem o książkę o grupie Mozarta. No i my tą książkę wspólnie piszemy w 6 osób, czyli nas 4 w zespole, i Michał Sikorski, Filip Jaślar i Paweł Kowaluk, i ja i panowie, których wymieniłem. Ta książka powstaje, ale w międzyczasie okazało się, że i Paweł Łęczuk i Jakub Jabłonka są doskonałymi w ogóle wydawcami, znawcami rynku. Ja w tej chwili się noszę z kolejną książką, ale już opartą na moich własnych, już nie będzie to biografia innego kompozytora, tylko że się na moich własnych wspomnieniach, na własnych doświadczeniach. W tym roku skończę 52 lata i już rzeczywiście od 40 paru lat jestem na scenie. Dużo się tego nazbierało i rzeczywiście jest to ten czas. Rozkręciłem się, jeśli chodzi o pisanie. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Na razie mnie to strasznie pociąga. Obowiązkowo. Ja mam tutaj około 60 pytań na liście i czuję, że czas nieubłagalnie biegnie i nie zdążę ci wszystkich zadać. One wszystkie dotyczą twojego życia i tych synchroniczności niezwykłych. Zadaj, może po krótce mi się uda opowieść. Mam właśnie bardzo dużo pytań i zastanawiam się, może je streszczę teraz w takim krótkim wprowadzeniu, żeby zapytać cię o Eugeniusza Rudnika. Bo tak jak patrzyłam na twoją biografię, to zaczęliśmy mówić o tym roku 1980, kiedy właśnie przeżyłeś tą inicjację, zostałeś wprowadzony w świat muzyki. Wiem, że też miałeś ciekawe doświadczenie w Zamku Ostrockich w Warszawie, kiedy muzyką wywołałeś ducha, można powiedzieć. Przejdę szybko dalej, będziesz chciał się odnieść, to się odniesiesz. Później w wieku 12 lat też był taki dość ważny moment w twoim życiu, kiedy otrzymałeś od twojego taty książkę Szefera, wstęp do kompozycji. I dla mnie to było niezwykłe, że no Szefer stanie się takim twoim mistrzem, takim być może mentorem, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo 7 lat później
złożyć jej podpis na tym atlasie muzycznym, tak, ale tak. Też będzie na twoim koncercie w grupie Mozarta. Więc to jest taki kolejny moment, kiedy no jakby ja to tak widzę, że życie dawało ci takie podpowiedzi, co jakimi drogami powinieneś pójść i ci przecierało szlaki. Tak mówiło, że Bolek, tutaj to, tutaj Szefer. Tu, i później to wszystko się przejawia w twoim życiu. I też teraz właśnie nawiązując do Eugeniusza Rudnika, bo też pisałeś, że bardzo długo stresowałeś się, żeby do niego podejść, bo to było w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, a ty to studio też znałeś, bo wieczorami słuchałeś jako nastolatek, więc ta muzyka była z radia, tak przynajmniej, tak. Była ci znana. Z nocnych audycji. I no, dla mnie jest też fascynujący ten moment, kiedy się decydujesz, pukasz do tych drzwi i przedstawiasz się, mówisz, że jesteś fanem jego muzyki, tymczasem w ogóle jej nie znałeś. A później bo nie było skąd. Nie było, no nie było skąd, nie było internetu, tak. Właściwie tak dobrze rozwiniętego. I później twoje życie się znowu jakby wiąże z Eugeniuszem Rudnikiem. Tak. Więc te tropy, które jakoś tam próbowałam wychwycić w twojej biografii, są... No niezwykle symptomatyczne, tak mogę powiedzieć, bo to są bardzo wyraźne takie karty, ja to widzę jako takie momenty zwrotne, które no gdzieś tam to twoje życie ukształtowały. Czy jakby rzeczywiście tak też to widzisz? No jak najbardziej, Agnieszko, oczywiście, że tak. Powiem ci coś, czego właściwie chyba nikomu nie mówiłem tak do końca, może napomknąłem. Jak już wspomniałem, mój tata zmarł w 1984 roku, zaledwie w wieku 51-52 lat. I z tego samego rocznika, z 1932 roku, jest Eugeniusz Rudnik. Eugeniusz Rudnik urodził się w tym samym roku, co mój ojciec. Co prawda, w biografiach podawał 33 rocznik. To się wiązało z tym, że na wsiach była taka praktyka, bo Eugeniusz Rudnik pochodzi ze wsi, że rodzice przerabiali akt urodzenia na trochę późniejszy, przynajmniej pół roku, aby chłopak nie szedł do wojska, żeby jeszcze pół roku został na gospodarce. I dlatego przez wiele, wiele lat ten 33 rocznik jest. Także jak zobaczycie Państwo jeszcze w encyklopediach niektórych Rudnika, właśnie to jest ten 33. A tak naprawdę urodził się w 32. Ja miałem takie przeświadczenie, że w jakimś sensie no, wierzę właśnie w świętych obcowanie, że mój ojciec w jakimś sensie dał mi kolejnego ziemskiego ojca, czyli tak. Eugeniusza. Nawet trochę rozmawiałem o tym z jednym z synów Eugeniusza Rudnika, z Krzysztofem. I on absolutnie powiedział, że to w ogóle może tak być. To no nie ma. Nie, może tak być. Oczywiście my mówimy o jakiejś metafizyce w tej chwili, o mglistych sprawach, ale ja mam to szczęście, że Eugeniusz bardzo, bardzo mi zaufał. Traktował mnie rzeczywiście jak syna. Ja w pewnym momencie myśmy najpierw zaczęli od tego, że ja słuchałem tej muzyki u niego w studiach. Przychodziłem jak taki student. Miałem takie jakby studia wieczorowe u niego. Mieliśmy zeszyci, którym notowałeś wszystko. Tak, często to były późno wieczorowe studia, no bo on miał klucz po prostu całą dobę. Jak wiadomo, jak każda instytucja, jak radio i telewizja są całą dobę po prostu czynne, więc ja często tam po północy od niego wychodziłem. On mieszkał blisko radia, ja mieszkałem daleko od radia, ale miałem samochód, więc już w pewnym momencie żona mnie też już wymeldowała prawie z domu, że tak dużo spędzam czasu z Gieniem. Potem była sytuacja likwidacji studia eksperymentalnego, więc różnego typu działania archiwizacyjne, przekazywanie do archiwum. Niesamowite było to, tak. Jeszcze tylko powiem, bo w tych działaniach archiwizacyjnych dowiedziałam się, że wtedy znaleźliście muzykę elektroniczną do Wesela Andrzeja Wajdy. To znaczy, nie, to znaczy do Wesela nie, ale rzeczywiście był taki epizod, że Eugeniusz gdzieś na korytarzu przy toalecie znalazł taśmę do rękopisu znalezionego w Saragosie. Muzyki Pendereckiego, którą realizował Penderecki w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia wspólnie z Bogdanem Mazurkiem. I to było takie niesamowite, że Rudnik znalazł rękopis znaleziony w Saragosie. W Sedesie, dokładnie tak. I to było to. Nie, do Wesela nie. Wesele się... Natomiast mówię, uczestniczyłem w tych działaniach.
w międzyczasie w takiej instytucji, która już nie istnieje w łonie radia, to była komisja historyczna, już w tej chwili nie pamiętam tej nazwy, ale właśnie w czymś takim zostałem jakby zatrudniony jako taki konsultant. I później po prostu no, Eugeniusz przez te takie relacje może oficjalne, formalne, doszliśmy do takich relacji zupełnie prywatnych. Ja wpadałem często do niego właśnie na zupę, na bigos. On przywoził ze wsi, z nadkola, różne produkty te ich miejscowe. Mnie tym częstował. Ja rzeczywiście wpadałem jak taki zdyszany syn. Coś tam byśmy gadali chwilę właśnie. Zawsze były jakieś przedsięwzięcia nowe, bo Eugeniusz cały czas komponował do samego końca. Poza tym narastała wokół niego ta cała historia z nim związana. To jest ciekawe, bo on na początku przecież był nieuznanym przez krytyków. Tak, no bo twórcą. Nie miał wykształcenia przede wszystkim muzycznego, tak. Nie studiował w akademii, nie znał nut. Dokładnie, dopiero później stał się taką ikoną studia, prawda? Tak, i nagle rzeczywiście tak, to wybuchło wokół niego, więc ja te takie działania promocyjne też no, próbowałem też organizować wokół niego. I no, był mi jak ojciec, tak mogę ale to jest, tak zobacz, teraz jak na to patrzę, to najpierw twój ojciec dał ci tego szefera, który też się stał takim twoim mistrzem, bo wiem, że z nim korespondowałeś. Tak, spotkałem się też parę razy. Też to ciekawy wątek, że przyśniła ci się muzyka, którą zdaje się chyba później jakby skomponowałeś dla niego, czy tak, na czym to polegało? Tak, w jakimś sensie tak, no po prostu miałem bardzo żywy, realistyczny sen, że otwieram piękny zeszyt, nawet pamiętam w takim ułożeniu poziomym, otwieram i tam jest w środku właśnie, to jest utwór szefera, którego ja nie znam i oglądam to jak jakiś skarb, kolejne strony. Ten sen się skończył, ja pamiętałem mniej więcej co tam było i zapisałem to, znalazłem jakiś zeszyt, który zresztą nie był zeszytem nutowym, tylko był zeszytem do EKG, do elektrokardiogramu z taką cieniutką krateczką i tam narysowałem te wszystkie diagramy i te wszystkie rzeczy, z których zresztą tego typu notacje właśnie Szefer bardzo, bardzo lubił, właśnie graficzną, symboliczną. Ja narysowałem to wszystko, no tak jak umiałem, oczywiście nie tak jak Szefer, bo Szefer był prawdziwym grafikiem i oprócz tego, że był kompozytorem, to jeszcze wystawiał swoje prace w galeriach jako w ogóle obiekty wizualne. No ale w pewnym momencie po prostu zawiozłem te nuty do domu Szefera, tylko że nie wręczyłem mu ich osobiście, tylko żonie wręczyłem, pani Mieczysławie Hanuszewskiej. Nie wiem, czy pan profesor kiedyś zobaczył te nuty, ale to było takie słabe oczywiście, na pewno estetycznie. No, byłeś wtedy młody jeszcze. Tak, ale fascynowała mnie ta sytuacja właśnie z pisania ze snu. A śni ci się muzyka teraz, kompozycja? Teraz nie, ale to nawet nie o to chodzi. Jeszcze w ogóle ta cała atmosfera snu jest bardzo obecna u Szefera w ogóle samego. Proszę sobie wyobrazić, że Ionesco napisał sztukę Sny o Szeferze. Właśnie o nim, o Bogusławie Szeferze. Sam Szefer bardzo często gdzieś, że tak powiem, prezentował sen jako źródło inspiracji. Jeden ze swoich utworów teatru instrumentalnego oparł na tekście Pałuba Iżykowskiego, gdzie właśnie właściwie osią przeżyć bohatera są marzenia senne, jakieś nieprawdopodobne wizje. Ta atmosfera snu jakiegoś onirycznego takiego w ogóle klimatu jest w ogóle u całego Szefera bardzo obecna, również i w muzyce elektronicznej, ale nie tylko. Urocze jest to, co, przepraszam, tak, tylko ci powiem, że urocze jest to, co on napisał. Jakby ty to interpretujesz, że do ciebie napisał, to była opisie koncertu, tak? Dobrych snów, mój nieznany przyjacielu, młody kompozytorze, niech się panu przyśni nowa muzyka, bo na jawie jej pan nie usłyszy. Tak. Ja napisałem do Szefera po prostu list, że przyśniła mi się jego partytura i on nie bezpośrednio mi odpowiedział, tylko już w programie jednego z koncertów warszawskich zawarł w eseju ten mini list do mnie.
co mi później potwierdził, że rzeczywiście to było do mnie, także odpowiedział mi globalnie w ogóle. Tak, to rzeczywiście tak było. Ale wiesz co, ja zaczęłam mówić o tym szeferze i o tym, że twój ojciec cię niejako knął na niego, jakby tak. rzucił w jego objęcia, w tym sensie, że później właśnie spotkałeś tego Rudnika, który stał się tak. właśnie, jak mówisz, twoim drugim ojcem. I to jest w ogóle no znów ta kosmiczna harmonia, gdzieś tam te przypadkowe spotkania, które się okazują wcale nie takie przypadkowe, są cały czas obecne. Czy ty wtedy, kiedy to się działo, miałeś już poczucie, że to będzie coś ważnego? Jakby co, na przykład jaka siła cię ciągnęła, żeby zapukać w drzwi Rudnika? Co to było? Czy jego muzyka, czy coś innego? Podobne jak w przypadku Andrzeja, po prostu nie mogłem nic znaleźć o Rudniku. W mojej macierzystej Akademii Muzycznej w fonotece był jeden utwór Rudnika, podczas gdy on napisał ich 100 samych autonomicznych utworów, napisał 100 plus 400 ilustracji filmowych i teatralnych. Więc i do dzisiaj w tej fonotece jest tylko jeden utwór. Być może są płyty, które myśmy po latach wydali, to teraz już doszły płyty. Po prostu ze zwykłej ciekawości ja do tego Rudnika zapukałem, żeby posłuchać tych utworów, których nigdzie nie było. Nie było ich na płytach, nie było ich prawie w radio. Pragnąłem tego, a wykorzystałem swoją pozycję, byłem pracownikiem Polskiego Radia, miałem przepustkę i po prostu wykorzystałem bezczelnie to. Takich sytuacji było trochę więcej, no bo ja też gromadzę partytury od dziecka muzyki współczesnej. W momencie, oczywiście niektóre kupowałem, niektóre gdzieś wypożyczałem z biblioteki, kserowałem. Tutaj się przyznam do jednej rzeczy, ukradłem kiedyś z biblioteki w Göteborgu, w Szwecji, partyturę Cage'a. Wydawnictwo Petersa. To było w latach 80., więc ta partytura kosztowała, podejrzewam, 3 pensje krajowe. Wow. Nie było mnie na to stać. Do dzisiaj nie zwróciłem tych nut. Bardzo przepraszam. To jest partytura Amores utworu. Więc ja się posuwałem aż do po prostu do przestępstw, żeby uzyskać partytury. Wiem, że nie tylko ja miałem chętkę na partytury, które były eksponowane podczas warszawskiej jesieni. Po Filharmonii Narodowej w holu były tworzone takie stoiska Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i innych wydawnictw muzyki współczesnej, gdzie po prostu jako ekspozycja były do przejrzenia te nuty. I wiem, że niektórzy kradli stamtąd te nuty, co bardziej odważni fani muzyki współczesnej. Ja stamtąd już nic się nie wziąłem, ale dzisiaj oglądałem. Byś zrobił zdjęcie telefonem. Chyba tak. Dzisiaj nie trzeba już kraść. To prawda, ale jednak rzecz no tak, w ręku, tak, rzecz do wzięcia jest zupełnie czymś innym. Do wzięcia w rękę, ale... dobrze. Wiesz co, to ja korzystając z tego, to bo mówimy cały czas też o studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, co cię tam ciągnęło. Ja tak też próbuję zrozumieć, bo ty powiedziałeś kiedyś, że to był dla ciebie właśnie znowu oniryczny nowy świat, jakby druga strona lustra, przez którą przechodzili nieliczni. I mnie zastanawia, kto przechodził, w sensie co trzeba było porzucić, żeby się otworzyć na ten świat, żeby znaleźć się po tej drugiej stronie. No właśnie nic nie trzeba było porzucać, bo ja cały czas dbałem o to, żeby pracować w zawodzie, żeby mieć, jakby utrzymywać się z muzyki, z grania, a jednocześnie starałem się eksplorować te tereny, które są nieoświetlone, nie wzięte pod soczewkę, nikt o nich nie mówi, a uważam, że są świetne. I przechodzimy na tą stronę lustra, drugą i wracałem. I wracałem do świata tego, który rzeczywiście miał konkretne, sztywne ramy, czyli wykonanie, zapłata, oklaski tak, i tak dalej. Natomiast ten drugi świat ciągle pozostawał taki niedoświetlony i ja po prostu dokładnie jak w tej magicznej szafie w Narni przechodziłem na drugą stronę, tam nie było czasu, nie było przestrzeni, tam był inny kosmos, inny świat, równoległy. No i wracałem z powrotem jako grzeczny uczeń, później pracownik, później mąż. I także taka dwa. A to w takim razie muszę ciebie zapytać, jakie cechy były, wskazałbyś, że były w tym świecie, jakie cechy radia, konkretnie studia eksperymentalnego sprawiały, że właśnie można było się tak zapomnieć
i znaleźć w innej przestrzeni? Co konkretnie? Na pewno to, że bardzo, bardzo wiele, znaczy to, że można było podróżować w czasie w dużej mierze. Bardzo mnie interesowały pewnego typu cechy danych nagrań, które ja sobie umiejscowiałem w czasie. Zawsze dla mnie ważne było, w jakim roku powstało dane nagranie, powstał dany utwór i z jakiego czasu jest to zapis. Na przykład jeśli widziałem, że to 68 rok, od razu sobie odtwarzałem, co się działo wokół w tym samym momencie. Jeśli widziałem, że chociażby w Polsce, ja się ograniczyłem do polskiego tutaj świata artystycznego, do muzycznego. Jeśli to był 70 rok albo 76, no takie węzłowe momenty dla polskiej historii. Słuchałeś, jaka muzyka tam? Tak, to słuchałem, tak. Jaką muzykę tworzono, jaką nagrywano, jakie postawy przyjmowano. Fascynujące. No bo to nie jest tak, że jesteśmy obojętni na to, co się dookoła dzieje. Czyli ona była dla ciebie takim kluczem, przez który ty mogłeś sobie czytać historię poprzez muzykę. Tak, tak. To, co pytasz właśnie, co sprawiało, że to było dla mnie tak fascynujące, magiczne, to właśnie ta podróż w czasie, że ja mogłem się przenieść do lat 60. za pośrednictwem, znaleźć się całkowicie tam. Rozumiem. To oczywiście były w dużej mierze również nie same muzyczne utwory, dlatego że studio eksperymentalne specjalizowało się właściwie w oprawie słuchowisk również. Mm-hmm. Więc te liczne słuchowiska Teatru Polskiego Radia, wspaniałe historie z tym związane, głosy tych aktorów, największych polskich aktorów, otulone w elektroniczną muzykę, to była prawdziwa magia. Później reportaże, czas reportażu, świetności reportażu, który przyszedł, wydaje mi się, w latach 70. No to znowu była kolejna podróż w czasie, kiedy słyszymy głosy ludzi, którzy już nie żyją. I no, ten niesłychany w ogóle gatunek, którym jest reportaż. Ty na pewno doskonale to wiesz, jeśli chodzi o film dokumentalny, tak? Mm-hmm. że mamy tą podobną historię. Tak. W radio jest jeszcze, powiedziałbym, łatwiej wejść w tą magię, no bo jest większe pole do wyobraźni niż w filmie. Tak, tak. I no ja właśnie dlatego nagrywam podcasty, a nie właśnie z obrazem, bo znacznie łatwiej się to realizuje i muzyka właśnie pozwala mówić o tych rzeczach właśnie, o których my tutaj mówimy, trochę metafizycznych, mistycznych. Bardzo, dźwięk jest bardzo dobrym jakby tworzywem do mówienia o tych rzeczach. Tak. Oczywiście film również, ale wymaga to zespołu i rzeczywiście pracy wspólnej kilku, o ile nie kilkunastu osób. Jest to o wiele trudniej osiągalne, a radio ma taką genialność prostoty w sobie. To się właśnie zgadza. Podróże w czasie, podróże do wyobraźni. A poza tym mówię, to wszystko miało taki posmak nielegalności. Przynajmniej jako dla młodego człowieka. Tak. To było nieoficjalne, nie wzięte gdzieś pod reflektor. Wyśmiewane przez moich nauczycieli chociażby, niektórych, bo muszę tutaj wyróżnić tych, którzy się wspaniale jednak odcisnęli, bo to mam bardzo dużo pięknych doświadczeń i był to pan Jan Oleszkowicz, wspaniały kompozytor, była to Beata Stylińska, która teraz jest redaktorką Dwójki Polskiego Radia i Barbara Topolnicka, dyrektorka szkoły na Miodowej, w której byłem, która też bardzo lubiła współczesny repertuar. Więc były takie pojedyncze osoby, które mnie tam gdzieś wprowadzały w pewne zjawiska. Pozwalały na te wybryki tak, też. Tak, ale cała reszta, całe grono pozostałe pedagogów, a przez samych nauczycieli wiolonczeli, to chyba miałem z 15, no to w ogóle zamknięta historia. To wszystko było pokłosiem też w pewnym sensie stalinizmu, myślę, bo ten stalinizm tak głęboko, no po pierwsze wojna to jest jeszcze jakaś tam wyrwa w ogóle historyczna i pokoleniowa, a później czasy zamknięcia stalinowskiego i właściwie później też taka trochę degeneracja
czyli spychanie sztuki współczesnej w jakiś nurt nieoficjalny, czy autentycznej sztuki, bardziej instytucjonalizowanie tej sztuki. Ale to sprawiło, ale to właśnie to sprawiło, że to wszystko, czym ja się interesowałem, było off, było out. Tak, ale właśnie teraz dobrze, że o tym powiedziałeś, bo chciałam też się zapytać, czy myślisz, że właśnie to, że ta muzyka elektroniczna była tak trochę lekceważąco traktowana i nawet tutaj też z twojej książki wyciągnęłam opinię jednego z krytyków, który pisał o koncercie właśnie Bieżana. On pisał tak, że publiczność nie miała zupełnie pojęcia, co my gramy, ale jak się wciągnęła, to szło, bo ta muzyka była totalnie szczera. Nie odgrywaliśmy żadnych kawałków, żadnych piosenek. Wiadomo, że wtedy potrzebna jest duża energia i szczerość osobista. Więc czy paradoksalnie nie jest tak, że na fali tego lekceważenia, tego niezrozumienia, no właśnie w samym środku PRL-u to studio eksperymentalne mogło tworzyć co chce? Tak, no to jest w ogóle bardzo szeroki problem. Ja temu poświęciłem taki duży esej, który się ukazał w innej książce właśnie o studiu eksperymentalnym, czyli Czarny pokój i inne pokoje. To jest ogromny, bardzo ciekawy problem, że to w ogóle był paradoks jakiś taki, że ta awangarda miała to zielone światło. Ale to, o czym powiedziałaś, to się wiąże jeszcze z jedną rzeczą. Mianowicie chciałbym właśnie uświadomić wszystkim, że momentami awangarda czy improwizacja wydaje się, znaczy momentami, w ogóle się wydaje sztuką elitarną i przeznaczoną dla wybranych, ale proszę sobie wyobrazić, że na przykład na imprezie artystycznej w Elblągu, na takim biennale, które tam się odbywało przez wiele lat w galerii L, prowadzonej przez Gerarda Kwiatkowskiego, odbiorcami tej sztuki, odbiorcami tych koncertów, odbiorcami wydarzeń, performance'ów, jeszcze wtedy to się tak nie nazywało, ale na początku lat 70. byli robotnicy elbląskiej fabryki Zamech. Przychodzili zwykli po prostu mieszkańcy Elbląga i właśnie robotnicy, i to oni zaprotestowali przeciw krytykowi w prasie, w miejscowej prasie, który zjechał totalnie koncert muzyków z Warszawy, ekstrawagancki w ogóle, że niezrozumiały. I oni napisali list do redakcji, że właśnie nie, że właśnie on był, ten koncert był super, że był szczery, że ci muzycy byli świetni, że oni chcą więcej takich koncertów. A pan, panie redaktorze, niech pan się zajmie kopaniem rowów chyba, bo pan nie umie pisać, w ogóle nie czuje pan muzyki. I podobnie, także ten odbiorca, ten troszeczkę to trąci, teraz bym powiedział, kultem, właśnie, że proletariusze są dobrymi odbiorcami, ale to wcale nie jest nieprawda. Inny przykład. Nie tak dawno, jednak już parę lat temu, myślę, że tak z 8-10 lat temu, 9 może, w Warszawie miałem okazję oglądać i poznać zespół niesłychany. Ja w tej chwili nie pamiętam nazwy, ale to był z Wielkiej Brytanii, właściwie taką spiritus mowę z tego zespołu był Brytyjczyk, facet, który stosował improwizację muzyczną, włączając w to osoby upośledzone. I całe takie kręgi tworzył. Przyjeżdżał on i jego 5 współpracowników, takich współanimatorów. Oni rozdawali instrumenty, mieli różne instrumenty, czy dęte, czy właśnie perkusyjne, czy jakieś tam nawet, no w każdym razie różnego typu obiekty dźwiękowe, przedmioty dźwiękowe i instrumenty. I we współpracy tutaj z miejscowymi ośrodkami terapeutycznymi czy domami kultury organizowali właśnie cykl koncertów z udziałem osób niepełnosprawnych. I właśnie w ogóle improwizacja jest niesamowicie muzyczna, jest w ogóle wykorzystywana i w terapii, prawda, i w takiej terapii zajęciowej. I dlatego mówię, ta sztuka nie jest sztuką, czy muzyka intuicyjna, czy muzyka improwizowana, nie jest sztuką w ogóle dla tego high life'u. Owszem, też jak najbardziej ten przygotowany słuchacz znajdzie tu satysfakcję, ale nagle się paradoksalnie okazuje, że po prostu jest to coś organicznego, coś bardzo naturalnego dla wszystkich, dla nieprzygotowanych również. Ale to bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo ja z kolei z innej strony też na to patrzę i też widzę właśnie
tę użytkowość, bo w kontekście tańca intuicyjnego, medytacji tanecznych, wiem, że Bierzan też współpracował z na przykład Amą Joraj, tak? No ale właśnie znowu wracamy do tego tematu przewodniego, jakim jest intuicja, że ona na różnych polach i rzeczywiście ludzie z różnych poziomów, jeżeli tylko się na nią otworzą, to może przynieść korzyść, bo też wiem, że Bierzan gdzieś tam o dalkrozie myślał, że ciało jest też instrumentem i można go używać też do produkcji dźwięków, ale też ciało jest no właśnie takim naszym największym rezerwuarem jakiejś mądrości, tak? I właśnie przez intuicję możemy nawet w ruchu czy w dźwięku no właśnie dojść do tego, co no, nam ciało czy intuicja chce powiedzieć, tylko trzeba się nauczyć właśnie tego słuchania, o które też ciebie pytam, jak to robią zawodowi muzycy. Wiem, że też z Bierzanem się uczyliście z Rudnikiem uczyliście się aktywnego słuchania i chyba napisałeś, że tam jakby poczułeś, co znaczy dotknąć dźwięku, prawda? No to są właśnie takie umiejętności podstawowe, otwarcie się i właśnie to, co czytałam, że ta szczerość, tak? Że to właśnie o to chodzi w tej muzyce. Bo na przykład współczesna muzyka elektroniczna, ona bywa bardzo niezrozumiała i też no, udaje coś takiego jak sztuka wysoka, jak kino na przykład jakieś elitarne. Ja się zajmuję kinem Aleksandra Sokurowa i wiem, że ono jest też niezrozumiałe, tak? Ale paradoksalnie, jeżeli by się otworzyć na tą szczerość i właśnie posłuchać, zobaczyć, o co tam tak naprawdę chodzi na takim poziomie dziecka, to okazuje się, że to jest o czymś zupełnie prostym, tak? Najczęściej to jest o czymś zupełnie prostym. Wiesz, no mówisz o rzeczach, o których ja w ogóle też jakby nie mam pojęcia, bo ja się nigdy tańcem nie zajmowałem, ale rzeczywiście Alma Joraj opisałem i korzystając ze świadków jej działań. Ty mi mówisz o jej pedagog, który ja tam chyba wspomniałem, bo wyczytałem o tym, że widać, że tu się zawierają te światy, tak pięknie te łańcuszki się zazębiają. Z kolei już tancerką, z którą miałem przyjemność nawet występować, była wieloletnia partnerka Marcina Krzyżanowskiego, Iliana Alvarado, tutaj mieszkająca cały czas w Polsce, która też właśnie taniec bezszelestny, taniec na płytach jest nawet napisane Iliana Alvarado, bezszelestny taniec uprawiała. Przy okazji pisania książki poznałem Teresę Nowak, która właśnie stosowała te praktyki rytmiki Dalcroza. Z kolei moja córka była uczennicą właśnie Sabol Chestenego, czyli przyjaciela Andrzeja Bierzana, Sabol Chestenej. Przez wiele lat, oprócz no, wykładania teraz ostatnio improwizacji na Akademii Muzycznej, ale uczył właśnie improwizacji fortepianowej rytmiczki, dziewczyny, które uczyły się rytmiki w szkole na Bednarskiej. Gdzie ten Dalcroze jest w ogóle, no w ogóle to jest podstawa, to jest Biblia w ogóle rytmiczek, prawda? Tak. I moja córka przez to wszystko jakby też przeszła od tej strony. Tam jest też świetna pedagog, ja w tej chwili nie pamiętam, właśnie na Bednarskiej kobieta, która się zajmuje właśnie rytmiką, prowadzi w ogóle ten wydział. Więc znowu, no, to jest świat, którego ja na przykład nie poznam, bo ja nie jestem tancerzem, ale zdaję sobie sprawę, że to jest tak niesłychanie głębokie i organiczne i właśnie proste sprawy, proste rzeczy, proste elementarne historie, bo tak naprawdę docieramy do jednego punktu. Zbiegają się te wszystkie linie, zbiegają się te nitki gdzieś w jakimś jednym punkcie. Tak. Mhm. No jak no. Ja na przykład zapytałam Aleksandra Sokurowa, co zrobić, żeby rozumieć jego filmy, to wiesz co powiedział? Że trzeba nauczyć się słuchać drugiego człowieka i mieć otwarte serce. To chyba można odnieść też, co trzeba zrobić, żeby rozumieć muzykę klasyczną czy muzykę elektroniczną. Jakby każdą formę sztuki. No właśnie chyba chodzi o tą otwartość, bo ona jest przeznaczona dla ludzi. Tak jak malarstwo Lascaux tworzyli ludzie pierwotni i ono było też dla nich przeznaczone. Do ludzi przecież prostych, tak? A jednak tak głębokich, tak jakby uduchowionych. No to chyba cały czas mówimy o tym samym, właśnie o tym otwarciu. Ale wiesz co, skoro powiedzieliśmy o tej
Almie czy Amie? Almie Joraj, to wiesz co? Ja wiem też, że właśnie to jej powiedzenie tam i tutaj, którego ona używała zamiast tam i z powrotem, no jest też tobie bliskie, bo chyba tak zatytułowałeś utwór, który skomponowałeś na wiolonczele i który ja miałam przyjemność niespodziewanie zupełnie słyszeć na żywo podczas wykonania w Warszawie. On jest wykonywany do filmu o Andrzeju Bieżanie. I właściwie tak się poznaliśmy. No muszę powiedzieć, że ten dialog, jakby to już nie tylko był dialog między obrazem wizualnym a dźwiękiem, to był nie tylko też dialog między tobą a Bieżanem, ale to był jakby dialog na granicy światów. Jakby ty z nim podjąłeś rozmowę, której w żaden sposób jakby logicznie wytłumaczalne nie można by podjąć. A jednak muzyka otwiera właśnie tę furtkę. I no właśnie przytoczyłam na początku parę myśli temu właśnie to, że muzyka jest przedsionkiem właśnie świata duchów w kontekście twojego niesamowitego spotkania z duchem, które gdzieś też tam opisałeś. Ale no już tak całkiem na poważnie, no to Lutosławski powiedział, że muzyka jest domeną świata idealnego. I to chyba właśnie jest kwintesencja, to tam i tutaj. Tak. Co do rozmów, no to rzeczywiście zacytuję tę końcówkę mojej książki, która jest zresztą elementem tej pracy tam i tutaj. Ja przed pokazaniem tam i tutaj, który już miałem okazję grać dwa razy, czyli takiego utworu na wiolonczele i film, czytam taki tekst i tutaj właśnie jest to, że od lat prowadzę rozmowę z człowiekiem, którego nie znałem, ale który do mnie przemówił. Te rozmowy przybierają różne formy, myślową, słowną, także dźwiękową. Zauważyłem, że ludzie, którzy znali Bieżana, wciąż na swój sposób toczą rozmowy z nim, przenosząc w pamięci idee i pomysły Andrzeja, a niektóre po latach realizując. Ta rozmowa jest o wolności. Te rozmowy są wolnością. Toczymy rozmowy tam i tutaj. No tak, to jest, oczywiście to tam i tutaj dla mnie przede wszystkim ma ten aspekt ziemski, ten duchowy, ten metafizyczny, że no, mam wrażenie, że to jest organiczne, że to nie są jakieś, są to dwa różne światy, ale to jest też jeden świat. Jak śpiewała Antonina Krzysztoń, jest inny świat, tak wiem gdzieś tu, nie za górami, tam po prostu on jest tu. I czuję, światło płonie tuż obok nas, tak? Tak. No i tyle. I po prostu rzeczywiście, no, bardzo się cieszę, że w ten sposób odebrałaś tam i tutaj. Też kilka osób podobnie to odebrało. Czyli ta moja intencja została przekazana. Mm-hmm. Mam nadzieję, że jeżeli będzie można, to bo mam fragmenty z tego nagrania, to tak. Być może teraz będziecie mogli, słuchacze drodzy, wysłuchać właśnie tych fragmentów. Mam nadzieję, że ich jakość będzie na tyle zadowalająca, żeby rzeczywiście je puścić, chociaż w malutkich fragmentach. Wiesz co, jeszcze tak sobie myślę,
że powinniśmy jeszcze poruszyć jeden ważny temat tej biografii, bo z tego cię głównie ludzie znają, mam wrażenie. Aha. A, biografii mojej. Tak, tak, tak. Bo to jest oczywiście twój udział w grupie Mozarta i też w odniesieniu do samego Bieżana. Ja tutaj widzę po prostu nieustanne paralele. A co widzisz właśnie? Bo to jest ciekawe. Ja tak, od tej strony nie patrzyłem. Już ci powiem. Teraz ja cię zapytam. No na przykład... Mówiliśmy już o tym koncercie Zaćmienie, w którym Bieżan wchodzi do fortepianu na scenie. A ja czytam, że ty miałeś w swoim życiorysie taki zabawny moment, kiedy do fortepianu wkładałeś zapałki i próbowałeś eksperymentować. Więc jakby ten duch eksperymentatorski gdzieś tam jest podobny i u ciebie, i u Andrzeja Bieżana. Ale też idąc dalej na samo Zaćmienie, to był utwór, jak dowiedziałam się z twojej książki, który miał... No w pewnym sensie ściągać zasłonę z muzyki, która jest źle odbierana, tak? Tak, on po prostu to był ironiczny komentarz Andrzeja do tak zwanej pseudoawangardy, która się wtedy pleniła. Mhm. Powstawało mnóstwo po prostu dziwacznych rzeczy, bo były w modzie, w związku z tym jacyś kompozytorzy mniej zdolni często prześcigali się w dziwnych pomysłach. To wszystko nie przetrwało, to wszystko gdzieś tam zostało historycznie zapomniane. No oczywiście są to ciekawostki takie obecnie wykopaliskowe, ale on po prostu zrobił parodię i osłupiała publiczność, patrzyła, co on tam wyprawia, bo wchodził do fortepianu, brał z karafki wodę podczas przemówienia, pluł tą wodą na scenę, w końcu woźny go wyprowadził, on się zdzierał z siebie ubrania, woźny też umówiony wcześniej, bo to było wyreżyserowane. Więc to była taka parodia rzeczywiście. No i też później brał udział w tym pierwszym czyszczeniu sztuki, co jest takim określeniem tej sytuacji artystycznej w latach 70. Chodziło o oczyszczenie sztuki z tych łatwych, takich banalnych, prostych do odtworzenia wzorców i ideologii, która jeszcze była wciąż żywa, i zanurzenie się właśnie w tą codzienność, w tą realność i fizykalność. I teraz przechodząc do grupy Mozarta, mam wrażenie, że waszą ideą też jest no właśnie to, żeby balon pękł, krótko mówiąc, kiedyś użyłeś takiego określenia, czyli przebicie jakby tego, jakby takiej sztuczności, która czasami tworzy się na dużych koncertach, kiedy no właśnie publiczność udaje, że rozumie, muzycy grają udając, że publiczność to wszystko kupuje, a wcale tak nie jest. Bardzo mnie rozbawiło, jak opisałeś chyba wydarzenie z Exodusa, tak? Wojciecha Kilara, kiedy właśnie ten balon pękł. Przewertowałaś wszystko dokładnie. Ale właśnie to mi pokazuje, że grupa Mozarta jest takim no właśnie zespołem, który ja w ogóle od dzieciństwa oglądam. To był mój jeden z najlepszych zespołów kabaretowych, które oglądałam z rodzicami. I sama idea, mam wrażenie, no gdzieś tam czerpie z tego bieżanowskiego poczucia i potrzeby mówienia o rzeczach ważnych poprzez humor i też przybliżenia muzyki odbiorcy. I jeszcze kolejna rzecz, powiedziałeś, że nie jesteś wcale jakoś związany z tańcem, no ale przecież to wy wprowadziliście ruch do grania. Wy już przestaliście się bać tego krzesła, przy którym muzyk siedzi, żeby tylko jakby się z niego nie ruszyć. No to wszystko są wasze, to wasza sprawka. Ja sobie kiedyś pomyślałem, że grupa Mozarta nie powstałaby bez kwartetu dla czterech aktorów Bogusława Szefera. Mm-hmm. Ponieważ ta sztuka, która właściwie jest utworem muzycznym tak naprawdę, bo jest zapisana jak partytura, tyle że z tekstem i z gestami, to jest właśnie spektakl dla czterech ludzi we frakach, którzy paradoksalnie nie są właśnie poważni, tylko jest to po prostu fontanna i gejzer humoru, ten cały tekst. Zresztą są tam też odcinki improwizacyjne. Rozmawiałem właśnie nie tak dawno z Tadeuszem Słobodziankiem na ten temat, który znał doskonale Szefera, no i w ogóle w tej chwili prawdopodobnie będzie realizował projekt Szefer jako dyrektor teatru dramatycznego. Ja mówię, mówiłem sobie tak, że
ten kwartet był jakąś taką, był protoplastą grupy Mozarta. Ja nie uczestniczyłem w początkach grupy Mozarta, ja doszedłem później 5 lat po powstaniu zespołu, ale graliśmy z kolegami kiedyś koncert, który prowadził Jan Peszek. I ja właśnie zagadnąłem Jana Peszka o tym, co on o tym sądzi. I mówi, no chyba rzeczywiście, mówi, no jesteście jakimś rozwinięciem tej sytuacji, którą zaznaczył Szefer. Tyle, że rozwinięciem komercyjnym, czyli takim, który poszedł w estradę i właściwie w jakimś sensie no, wprowadził jakąś nową jakość. I podobnie też z Szeferem, który przyszedł na nasz koncert do Filharmonii Krakowskiej. Tak, ponieważ nasz organizator załatwił jakieś bardzo kiepskie miejsce, gdzieś tam daleko na sali Filharmonii Krakowskiej. Także on nie bardzo widział, bo miał swoje lata. Nie bardzo, chciał bardzo dokładnie obejrzeć. Stał na środku właśnie korytarza, widoczny tam pośrodku urzędów, żeby dokładnie obejrzeć nasz występ. Później coś miał dla nas napisać i chciał napisać, ale ja właśnie mówię, panie profesorze, Szefer bardzo lubił jakby poświęcać komuś swoje partytury i dedykować i to było wspaniałe. Tyle, że my nie jesteśmy normalnym kwartetem smyczkowym. My byśmy może chętnie coś we współpracy z nim zrobili, tylko że on miał zamiar nam napisać bardzo trudną partyturę, jakąś taką dźwiękową, nutową i z tego jakby no, nic nie wyszło. Może dobrze, a może niedobrze. No, w każdym razie ktoś powiedział kiedyś, że jeżeli facet ubrany jak pajac, czy ubrany jak klaun, staje na rękach, staje na głowie, to jest nic. Ale jak facet ubrany we fraku staje na głowie, to już jest coś. I może z tego kontrastu, z tego paradoksu pochodzi właśnie humor, pochodzi tajemnica powodzenia grupy Mozarta, że widzimy coś, co dla nas przynależy do innej szufladki, a okazuje się niespodzianką z pudełka wyskakującą. Tak. No, wy tak jak Bieżan po prostu wychodzicie poza utarte schematy, bo nie było takiego pomysłu chyba w skali światowej, o ile się nie mylę, bo wiem, że wy w wielu dziesięciu krajach jeździliście i pokazywaliście swoje występy. To też jest w ogóle fenomen, że no, porozumiewacie się właśnie za pomocą takich prostych rzeczy, bez słów, prawda? Gestem, no właśnie reakcją, czy znanymi utworami, znanymi na całym świecie, bo to jest muzyka klasyczna, którą chyba akurat tylko w tym miejscu grasz, w żadnym innym. Tak. Więc no rzeczywiście jakby stworzyliście coś bez precedensu. Znaczy ja może ja właśnie nie jestem do końca przekonany o tym, czy tak jest, jak mówisz. To jest oczywiście bardzo miła opinia i rzeczywiście tak się stało, że na przykład no, nie wiem, w takiej Francji jesteśmy jakoś tam rozpoznawalni, bo tam poza Polską to najwięcej w tej Francji rzeczywiście graliśmy. Co dla nas jest niesamowitym splendorem, bo jest to jako ojczyzna komedii, tak, humoru właśnie, no i teatralnego, i filmowego właśnie, prawda? No tak. I to jest wspaniałe, i to jest bardzo hermetyczna w ogóle scena, bardzo hermetyczny w ogóle rynek, jeśli chodzi już o taki zupełnie merkantylny aspekt, że Francuzi przede wszystkim ze względu na swoją barierę językową i na to, że właściwie oni uważają się za centrum świata i nie uczą się tego języka angielskiego. Tak. No ale przeniknąć tam właśnie obcemu artyście, co krajowcemu, jest bardzo ciężko. Wszyscy, którzy odnieśli tam sukces, no właśnie, czy Andrzej Seweryn, prawda, czy Przoniak, to są niesamowite osiągnięcia. Oni oczywiście, Comédie Française, sztuka wysoka i tak dalej, to ja nie śmiem się porównywać, ale to była niesamowite rzeczywiście historia, że myśmy grali chyba w 200 miejscach we Francji, że byliśmy trzy razy po miesiąc, po półtora miesiąca, po dwa miesiące, po trzy, grając w teatrach w Paryżu jako stały zespół co wieczór. I że no jak się tam czasem gdzieś po lotnisku przechadzamy, no to czy po dworcu kolejowym, to ktoś czasem się na nas gapi, czasem podchodzi do nas, mówi, a to wy. No i to jest takie fajne. Ale to jest, mówię, bo Francuzi są rzeczywiście kopalnią artystyczną i sceniczną. To widać dokładnie, jak się przyjeżdża do teatrów we Francji, małych nawet ośrodków, gdzie wytapetowane dosłownie są ściany plakatami artystów, którzy grali.
O większości z nich w ogóle nie słyszeliśmy, ale na przykład obok Mireille Mathieu i Charlesa Aznavoura jest setki jakichś twarzy, których my w ogóle nie konotujemy, zespołów, kabaretów, tworów różnych. I pośród tych wszystkich tworów był też zespół, który się nazywa Le Quatuor, czyli kwartet po francusku. I to był dokładnie kwartet smyczkowy, który grał komediowe rzeczy, z tym, że oni w większym stopniu posługiwali się śpiewem, przede wszystkim mową, językiem. Mówili, to całkowicie francuski twór, nie stał się globalny, nigdy po angielsku nic nie robili. Grali w teatrze w Paryżu bardzo długo, latami. Zdaje się, że ten projekt, że tak powiem, zakończył się chyba z 10 lat temu. No to już panowie są co najmniej półtorej dekady od nas starsi. I to niezależnie jakby w czasach przedinternetowych sobie funkcjonowało. Grupa Mozarta tu, a we Francji Quatuor, tylko że oni krócej działali niż my już w tej chwili łącznie, no i już nie istnieją. Poza tym jest duża scena komedii muzycznej, o której my nie bardzo wiemy, bo to znowu to jest nie tylko, no ale właśnie bariera też językowa. Na pewno w Stanach przez te telewizyjne show, które tam się działy. Był Victor Borge, niesamowity przedstawiciel właśnie tego takiego muzycznego kabaretu, pianista, wirtuos. Był taki twór, nie pamiętam kto to powołał do życia, ale to był tak zwany nieznany syn Jana Sebastiana Bacha, P.D.Q. Bach. To był chyba amerykański też koncept, gdzie różne parodie, różne bardzo, bardzo ciekawe, humorystyczne historie związane się z muzyką klasyczną eksplorowano. To też była bardzo językowa rzecz. Dużo rzeczy tam mówiono, śpiewano. Chyba przez to, że wy nie macie tego języka. A my tego właśnie tak, a my tak, bez tego języka... Jakieś proste dźwięki jedynie wydajecie, skojarzenia, to jest uniwersalne. Tak, proste skojarzenia, skecze. Tutaj absolutnie chylę czoła przed właśnie Filipem Jaślarem, pierwszym skrzypcem naszego zespołu, takim najbardziej, znaczy w ogóle bardzo kreatywnym człowiekiem, który wyssał, że tak powiem, swoją kreatywność z mlekiem, głównie ojca, bo Krzysztof Jaślar jest reżyserem, twórcą, jednym z twórców i piszących wszystkie rzeczy kabaretu Tej, słynnego poznańskiego, więc Filip od dziecka dorastał w takiej atmosferze, więc on ma w ogóle w genach, we krwi taką bardzo łatwość właśnie przekazu, formułowania jakichś fajnych rzeczy. A właśnie to od razu się zapytam, w jaki sposób wy konstruujecie występy? Jak ten proces twórczy wygląda? No, najczęściej to jest jakiś temat. No, powiedzmy, był taki długi okres, że telewizja miała jakieś programy kabaretowe, gdzie był określony temat. Były takie programy Dzięki Bogu już Weekend, albo tak. Wcześniej trochę Kraj się śmieje. I tam był jakiś określony, narzucony temat, no powiedzmy, no nie wiem, ekologia, albo psychologia, albo coś tam. Na dany temat myśmy musieli zrobić jakąś scenkę muzyczną, fragment, sketch. I na taki zadany temat żeśmy pisali, ale często też po prostu inspiracja przychodziła z innego punktu. Filip dużo czasu spędzał w korkach w samochodzie, na przykład jak dowoził swojego syna do szkoły. No i zimą miał taką kreszową kurtkę, taką ortalionową, kreszową. No i bawił się po prostu tak paznokciem, szorował tak i po tej kurtce już z nudą w tym korku. I nagle mu się to skojarzyło ze skreczowaniem płyty winylowej. No i powstał utwór Frak Rap, czyli rapowany utwór poświęcony jakby muzyce klasycznej, gdzie są teksty po prostu mówione. Ale właśnie kolega w pewnym kulminacyjnym momencie utworu wychodzi, nakłada sobie kaptur i robi taki street dance i się, że tak powiem, przykładając mikrofon do kaptura, pociera paznokciami, zresztą specjalnie hodował do tego paznokcia, do tego numeru, tą kurtkę, żeby był ten efekt skreczu. Więc tych inspiracji jest zawsze mnóstwo. Nie wiem, czy się pisze łatwiej, czy się robi łatwiej na zadany temat, czy na dowolny jaki my wymyślimy. To jest pierwszy, to jest taki preproces. Później jest proces zbierania tych klocków, które wymyślimy, w jedną formę. Partyturę właściwie, znaczy właśnie my nie piszemy partytury, tylko głosy. Każdy sobie pisze swój głos i później to jakoś zgrywamy. To jest strasznie męczący proces,
męczący okres prób, bo ja najczęściej pamiętam, że ja nie wierzyłem w siłę rażenia danej puenty, żartu, tak. Mówię, nie, no tak sobie już mówiłem, że to jest, Boże, jakie to jest fatalne, w ogóle beznadziejne, co to będzie w ogóle. A później jest weryfikacja z widzem. Ale już na żywo od razu, później, tak? No tak? Bo stand-uperzy sobie próbują, mają takie sceny, gdzie testują żarty. Tak. To tak zawsze też w kabarecie jest, że wybieramy sobie jakiś koncert, w którym będziemy testować nowy utwór. Mm-hmm. I to są, brzydko mówiąc, eksperymenty na ludziach. Mm-hmm. No i czekamy na tą zwrotną, czekamy na reakcję. I później przemodelowujemy taki utwór. Mm-hmm. No ale rzeczywiście w momentach, kiedy ja bym się kompletnie nie spodziewał reakcji, na przykład jest jakaś w ogóle kluczowa, jest kluczowy boom z widowni. Już o tym tak. Jacek Fedorowicz wcześniej pisał, że to jest, że nie wiadomo, co publiczność poruszy. Nie wiadomo. Wy robicie też... On też nie wie do dzisiaj. Mimikom pracujecie, robicie różne gesty. No tak. I też mnie zastanawia, czy... No bo czasami możesz zrobić jakiś gest nieświadomie, akurat z tego się publiczność zaśmieje. Ale zastanawiam się, na ile to jest wystudiowane i na ile wy się uczyliście takiej właśnie pracy gestem i mimiką, a na ile po prostu jesteście talentami samorodnymi. To jest wszystko. Znaczy, jeśli chodzi o kolegów, to są bardziej utalentowani niż ja, to na pewno. Natomiast to wszystko jest praca z widzem. Jeżeli mi przypadkowo coś wyjdzie na scenie i zrobię ruch brwią i słyszę reakcję, no to staram się powtarzać to na następnym show. I nie zawsze to działa znowu tak samo w tym samym momencie, ale już wiem, co zrobić. I właśnie to jest seria różnego typu, bardzo różnych działań, albo dźwiękowych, albo właśnie mimicznych, czy ruchowych, które się sprawdzają, które budzą reakcję. Bo to jest ta sztuka, że my nie jesteśmy po to, żeby... W ogóle śmiech to jest coś wspaniałego, bo to jest katalizator tej żywej energii właśnie, tak. Takiej bardzo fizycznej, fizycznie odczuwalnej. Więc to jest, kurczę, no my dostajemy, dostawaliśmy już my teraz, bo jest ten lockdown, ale co koncert dostawaliśmy po prostu nagrody. Mm-hmm. Od ludzi. No tak, no to jest najlepsza chyba nagroda, właśnie ta energia niesamowita, której tak bardzo teraz wszystkim brakuje, tak tej jest. Wymiany. Więc opowiadajmy dowcipy, w gronie znajomych, chłońmy reakcje, uczmy się nowych dowcipów, czytajmy na głos, nie wiem, twórzmy coś i wchodźmy w relacje. Pięknie. I też używajmy różnych instrumentów, które są pod ręką w życiu codziennym. Ja pamiętam, jak w Moskwie, bo podpowiedziałeś że u Wieciernej Urgant, tak, że tak jest takie bardzo znane show w Rosji, to tam właśnie obejrzałam, że wystukiwaliście rytm piłeczkami do ping-ponga. Tak. I to się komponowało, jedna osoba właśnie wystukiwała piłeczkami, a wy jakoś nadawaliście rytm. No to po prostu jest genialne w swojej prostocie, że rzeczywiście piłeczka do ping-ponga jest przecież idealna do wystukiwania rytmu. Tak, to był rytm utworu Habanera z Carmen Bizeta. Tak. Filip właśnie odbija piłeczkę ping-pongową, ale jednocześnie gra na skrzypcach lewą ręką. Tak, no i ten Wieczerny Urgant to show rosyjski, w którym mieliśmy przyjemność dać udział na żywo właśnie w takim jednym z odcinków tego talk show. No to ciekawe, ale rzeczywiście też, bo to jest kolejny problem, którego już nie omówimy, ale niesłychana wrażliwość właśnie publiczności rosyjskiej, muzykalność. Ale wiesz co, to ja cię muszę zapytać, bo powinnam o to zapytać dużo wcześniej w rozmowie, bo ty przecież grałeś pod batutą Mścisława Rostropowicza. Tak, właśnie o tym mieliśmy rozmawiać. Właśnie, a ja tylko powiem, że to jest jeden ze słynniejszych rosyjskich, radzieckich wiolonczelistów światowej sławy. Zresztą jego żona, śpiewaczka operowa Galina Wiszniewska, mi jest znana i bliska, bo występowała w filmie Aleksandra Sakurowa jako aktorka, grała główną rolę w filmie Aleksandra. Takiej właśnie matrony, ale w ogóle nie związanej ze światem muzyki. Ja ciebie muszę zapytać, jakby jakim człowiekiem był dla ciebie Mścisław Rostropowicz? Jak się z nim grało? Jak on dyrygował? Cokolwiek. No, to jest w ogóle temat rzeka. Wiem, a już musimy kończyć. No to Rostropowicz na koniec chyba, co? Tak, jako kropka nad i. Kiedy był ten pierwszy raz z Rostropowiczem? Rostropowicz odwiedził Akademię Muzyczną w 90 roku, dostał honoris causa i w todze pojawił się na estradzie Akademii Muzycznej. To było wydarzenie epokowe w ogóle dla mnie, dla wszystkich.
bo nagle nasz bohater, nie tylko jako wiolonczelista, nie tylko jako dyrygent, bo przecież przez 10 lat był dyrektorem artystycznym, dyrygentem głównym Waszyngtońskiej Orkiestry, ale również jako dysydent, bo przecież w 70 bodajże roku opuścił Związek Radziecki z hukiem i podobnie jak Sołżenicyn został właściwie wyklęty do końca Związku Radzieckiego. Więc człowiek symbol, człowiek historia, w dodatku o polskich korzeniach. Mm-hmm. To nie wiem, czy Agnieszko wiesz. Nie. Jest taki wywiad z nim w Ruchu Muzycznym, gdzie właśnie opowiada o swoich polskich korzeniach. Dokładnie nie wiem, jak to wygląda, ale tak to jest. I to było pierwsze spotkanie. 4 lata później, w 1994 roku, udało mi się wraz z kolegami z Akademii pojechać na kursy orkiestrowe i kameralne do Niemiec, do Salzau w landzie Schleswig-Holstein w ramach festiwalu Schleswig-Holstein, gdzie Mścisław Rostropowicz prowadził orkiestrę złożoną z nas, ze studentów. Przez 3 tygodnie pracowaliśmy nad Romeo i Julią Sergiusza Prokofiewa w pełnej wersji baletowej. Mm-hmm. Czyli nie była to suita, nie była to jakaś składanka, jakiś montaż, tylko pełny balet z solistami, z zespołem baletowym i z orkiestrą. My jako orkiestra również byliśmy poprzebierani. Mieliśmy takie ładne stroje i takie czapeczki. No taka była koncepcja scenograficzna, w ogóle inscenizacyjna, że my też byliśmy częścią jakby spektaklu. No praca z Rostropowiczem przez 3 tygodnie to była niesamowita przygoda. On mówił po angielsku z niesamowicie mocnym akcentem rosyjskim, więc to już samo to było bardzo miłe, zabawne. Lubił się spotykać z nami, z Polakami, z tą ekipą polską, która tam była. I wsypał dowcipami, ale trzeba pamiętać, że Mścisław Rostropowicz, jego kolegami byli Sergiusz Rachmaninow, Sergiusz Prokofiew, Dymitr Szostakowicz. Uczyli go dyrygentury, już w tej chwili nie pamiętam, ale jacyś tytani w ogóle rosyjskiej dyrygentury. Czy Haczaturian, tak? To byli jego jakby koledzy, więc to są historie, które on przywoływał, no to po prostu należało włączyć magnetofon i kamerę i to wszystko w ogóle pisać. Bo ja nie wiem, czy opublikował jakieś swoje wspomnienia. Szczerze. Wiesz co, Sokurow zrobił o nim właśnie film. On chyba nie ma tłumaczenia, ale jest dla rosyjskojęzycznych słuchaczy. Się nazywa Elegia Żyzni Rostropowicz-Wiszniewska. Czyli Elegia życia o Rostropowiczu i Wiszniewskiej właśnie. Chciałem zobaczyć. No, mogę oczywiście udostępnić to, bo to jest w internecie, tylko... Nie wiem, być może jest tam jakieś tłumaczenie, nie wiem. Ale no to jest właśnie zapis, jakby on go filmował na koncertach i też odwoływał się do ich niezwykle ciekawego życia, bo przecież blokada Leningradu, to oni w tym wszystkim brali udział. Więc to jest kawał historii. Więc no wybacz, że tak na końcu jeszcze zahaczyłam o ten wątek, to jest po prostu persona. To już dopowiem do końca, bo już dużo tego nie zostało, ale rzeczywiście to jest strasznie znaczące historie. Podpisał mi się na futerale Mścisław Rostropowicz. Wow. Mam do dzisiaj ten futerał, mam taki srebrny właśnie M. Rostropowicz 94 markerem srebrnym. Podczas kursów kameralnych myśmy grali w kwartecie smyczkowym, sobie coś tam ćwiczymy. Zresztą był to 8 kwartet smyczkowy Szostakowicza, który ma bliźniaczy temat do Symfonii Leningradzkiej, tam się pojawiają te same motywy. Ponieważ to wszystko było w zamku, w Salzau, w Niemczech, tam były olbrzymie takie drzwi i nagle słyszymy takie łomotanie do tych drzwi, ktoś tam się szarpie z drzwiami. No i tam ja wręcz krzyknąłem, cicho, bo to próba jest. Nie? No ale widzę, że facet nie, tam ktoś, jakaś osoba nie popuszcza. No i podszedłem i uchylam te drzwi, co jest? I stoi w nich Mścisław Rostropowicz i maestro i z Winicją. Przygłaszają z Winicję w ogóle. I on mówi, stoi, mówi, no właśnie, mówi, usłyszałem, że tutaj gracie 8 kwartet, to chętnie posłucham. I w ogóle towarzystwo było takie, że tam była jakaś chyba Koreanka, jakiś Rosjanin i ktoś tam chyba jeszcze jakiegoś kraju, Niemiec jakiś, ja. Myśmy w tym kwartecie mieliśmy próbę z Rostropowiczem, prawdziwą właśnie kwartetu. To było coś niesamowitego, bo stoi przy nas człowiek. Dosłownie tak jak na przykład Mozart zmartwychwstał i stanął przy grupie Mozarta. To było to. I jeszcze jedna niesamowita historia.
o której jeszcze chyba nie czytałaś, bo ja dopiero to piszesz. Będę pisał. Ale to już chyba na koniec naprawdę opowiem. Tak. Podczas tego festiwalu właśnie Schleswig-Holstein, ponieważ to jest, on się koncentruje w północnych Niemczech i w Danii. Na jeden z koncertów, na jedną z prezentacji Roma i Julii pojechaliśmy do Danii. Jak się okazało, to była taka scena w stajni. Zresztą tam w ogóle w Schleswig-Holstein te koncerty też są po stodołach, po różnych obiektach. Są olbrzymie obiekty przerobione na obiekty koncertowe. No i Rostropowicz był bardzo niezadowolony, że to jest w stajni, bo mówił, że później konie będą tylko wyżej skakały. Z taką ironią rosyjską. Ale oczywiście to była stajnia koncertowa, bym powiedział. I to jakaś tam rodzina szlachecka to miała. I tak dalej. No i ten koncert bardzo wesoło przebiegł. I był podwiązany do wesela, które się odbywało za chwilę w tej duńskiej wiosce. Mm-hmm. To była jakaś taka właśnie przez tą książęcą parę tej duńskiej arystokracji fundowana cała impreza, czyli koncert Rostropowicza i potem wesele, na które była zaproszona cała orkiestra. Więc my się tam zostali. Jedliśmy, piliśmy, tańczyliśmy z Dunkami miejscowymi, prawda, wow. urodziwymi i tak dalej. Zabawa się tak rozkręciła, że ja nie zauważyłem, jak odjechał autokar orkiestry. I zostałem sam na tej wiosce duńskiej, wśród rozbawionych Duńczyków miejscowych. No i na szczęście okazało się, że Rostropowicz jeszcze został z gospodarzami tam i siedzi przy jakimś stoliku. Mm-hmm. No i też bardzo, że tak powiem, dobrze się bawi, bo on w ogóle niesamowitą kondycję miał. No, człowiek już mocno starszy, ale nie wiem, tam godzina pierwsza w nocy i on po prostu po koncercie, po prowadzeniu baletu siedzi, biesiaduje i opowiada. I ja mówię, że w ogóle no zebrałem się na, trochę otrzeźwiałem, zebrałem się na odwagę i podchodzę i mówię, maestro, ratuj. Pamagicie. No pamagicie, tak, już nie pamiętam to. Spasajcie, tak? Spasajcie coś tam, prawdopodobnie coś w tym stylu. I on się strasznie uśmiał w ogóle, wszyscy tam pękli ze śmiechu przy tym stoliku. I zaprosili mnie na, powiedzieli, że już niedługo idą, żebym poczekał. I wsiedliśmy razem do samochodu, który tam flagową instytucją, takim sponsorem festiwalu była firma Audi, więc wówczas najnowszy model Audi A8. To była limuzyna wynajęta właśnie dla maestro. On w towarzystwie tej pary książęcy, która postanowiła go odwieźć do hotelu w Danii. Kierowca. Ja, czyli był tak, kierowca, obok kierowcy Rostropowicz, na tylnej ogromnej kanapie, no to największa limuzyna Audi. Ja i jakaś duńska para książęca. Wow. I jeździmy jakąś ciemną, wieńską drogą. Jeszcze Rostropowicz mówi swoim tym angielskim, tym tak. rosyjskim. Mówi, no pokaż, mówi do tego kierowcy, pokaż, co ta maszyna potrafi. No i taką w ogóle wieńską drogą, ale tak. dobra nawierzchnia, bo to Dania, tam ponad 200 na godzinę żeśmy mknęli przez noc. Ale to brzmi jak jakaś bajka po prostu, ale rzeczywiście w ten sposób jechałem. No, pod hotelem mnie wyrzucono z samochodu i tak przeżyłem coś, co wydawało mi się tylko snem. Jeszcze na koniec opowiem anegdotę, bo to a propos Rostropowicza, chociażby takich anegdot, które opowiadał. Może one się też dostały jeszcze do przestrzeni publicznej, nie wiem, ale to jedną pamiętam. On w latach 60. Normalnie te koncerty, no, jak państwowe koncerty, no, to nie były tylko filharmonii, prawda, jakieś oficjalne i napuszone, nadymane, ale były to też koncerty po wsiach, po małych miasteczkach, po miejscowych PGR-ach, które jakieś tam się nazywają, tak, GOS, coś tam, państwowych jakichś tam. Często były te koncerty właśnie po stodołach, ale nie koncertowych, tylko prawdziwych, dla chłopów, bo to był no, ten komunizm, tak, socjalizm, że kultura wychodzi do mas tak, i tak dalej. No i często jeździli gdzieś po dziwnych miejscach. I ponieważ nie wszędzie stał fortepian, a już w ogóle nie mówię fortepian, nawet pianina nie było często. Albo jak było, no to było w jakimś takim stanie, że tam kury mieszkały w nim. No on nam opowiadał. No to ten pianista woził ze sobą akordeon, żeby akompaniować Rostropowiczowi na akordeonie. No i kiedyś grają właśnie jakiś tam klasyczny utwór, wolonczela plus akordeon. I z widowni podczas muzyki się rozlega krzyk. Mówi, cielist, nie igraj, harmoszki nie słyszne.
To już pani Agnieszka przetłumaczy. Da, no, widzę, żeby grać, bo nie słychać harmonii. Ojej. No świetnie, słuchaj, ja mam taką puentę, że żeby zakończyć Bieżanem. Bieżan mówił, że przypadek jest atrybutem naszego świata. Dużo było o tych przypadkach, ale ja jeszcze mam też zaczerpnięte oczywiście z twojej książki takie zdanie, które było właściwie ostatnim zdaniem wygłoszonym w czasie pogrzebu Andrzeja Bieżana, że Andrzej pisał muzykę z miłością, podobną do tej, z jaką Bóg przemawia swym słowem do człowieka. I wydaje mi się, że właśnie to, o czym mówimy, ta chwila obecna, to tu i teraz, czy tam i tutaj, to jest chyba właśnie jedyne miejsce, w którym można doświadczyć prawdziwej miłości. Właśnie w chwili obecnej. Bo w każdym innym czasie mamy albo tęsknotę, albo nostalgię. Więc z tym takim hołdem dla chwili obecnej, dla tych żywych relacji, dla żywych ludzi, którzy są z nami, między nami, chyba możemy zakończyć. Bardzo ci dziękuję za tę niesamowitą rozmowę. To ja ci bardzo dziękuję i mam nadzieję, że trochę tych autentycznych przeżyć i twoich podczas czytania i moich podczas słuchania i przeżywania udzieli się też państwu. Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Jeśli chcesz zostać gościem podcastu, zaprezentować swoją twórczość, pracę lub opowiedzieć ciekawą historię, która wydarzyła ci się w życiu, napisz do mnie. Notatki do każdego odcinka, jak również wszystkie linki potrzebne, by się ze mną skontaktować, znajdują się na blogu Podróżowanie Głębokie, a także pod filmikiem na kanale Podróżowanie Głębokie na YouTubie.